Otwieram 76. sesję Rady Gminy Lipki. Witam na nas serdecznie. Wiceprzewodniczący Sejmu Śląskiego, pan Stanisław Dymitrów, członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan marszałek Grzegorz Boski, przewodniczący Rady Powiatu, pan Zbigniew Piśniak, wójt gminy Lipki, pan Bożena Bielo, radny gminy Lipki, pracowników Urzędu Sołtysów oraz mediów. Przedstawia proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności, przyjęcie porządku obrad, wybór sekretarza obrad, przyjęcie protokołu 72. sesji Rady Gminy Lipie, powołanie komisji uchwał, wystąpienie zaproszonych gości, wystąpienie przedstawiciela firmy Tauron dotyczące współdziałania z gminą Lipie w 2024 roku w zakresie oświetlenia ulicznego generalizacji zgłoszeń mieszkańców, wnioski, uwagi radnych do tytułu dotyczące porządku i czystości w gminie, wnioski, uwagi radnych z tytułu dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie, prezentacja prac wykonanych w systemach gospodarczych na terenie Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym, prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w Gminie Lipie, informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas 72. sesji Komisji Wspólnej Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy Przewodniczącego Rady. Informacja przewodniczących komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisję w okresie międzysesyjnym. Informacja wójta gminy Lipie z pracy za okres od 22 grudnia 2023 do 8 lutego 2024 oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w wyżej wymienionym okresie. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wydanie środków stanowiących Fundusz Sławieckiego w budżecie gminy na 2025 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz ich użytkowników wieczystych. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Adwentów. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie do obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności gruntu w Rozalinie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie z służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Podjęcie uchwały w sprawie wyjaśnienia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipy na lata 2024-2034. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i uwagi radnych sołtysów i zakończenie obrad 73. sesji Rady Gminy Lipie. Czy tego proponowanego porządku obrad są jeszcze nie, jeżeli nie ma kto. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Wyszykowski Zbigniew za, Kilan Andrzej, Pimoszewski Mirosław, Kąc Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Mączka Janusz, Paweł Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr, na 13 obecnych 13 za. W punkcie trzecim mamy wybór sekretarza obrad. Proszę o zgłoszenie kandydata. Kto jest za tym, Janusz Mączka pełni funkcję sekretarza obrad? Wyszykowski Zbigniew za, Kilian Andrzej, Tymaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Mączka Janusz, Paweł Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr, na 13 obecnych 13 za. W punkcie czwartym porządku obrad mamy przyjęcie protokołu 72. sesji Rady Gminy Lipie. Zapoznamy się z porządkiem 72. sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2023 roku. Wszystkie informacje są zawarte. Proszę o przyjęcie protokołu bez czytania. Kto jest za przyjęciem protokołu 72. sesji Rady Gminy Lipie bez czytania? Wyszykowski Zbigniew za, Kilan Andrzej, Tymoszewski Mirosław, Kąc Izabela,
Kotana Ryszard, Kuz Ewa, Majk Szerwiecy, Mączka Jan, Paweł Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Głośniak Biur, na 13 odetnych 13 za. Punkcie 5. Mankowanie Komisji Uchwał. Proszę o zgłoszenie 3 kandydatów. Pani Kuz, Pan Szczepania i Pan Paweł. Kto jest za tymi kandydatami, aby oni byli w Komisji Uchwały Wniosku? Wyszczykowski Zbigniew za. Kilian Andrzej. Za. Rymaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuz Ewa. Majk Szerwiecy. Mączka Jan. Paweł Dawid. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Biur. Na 13 obecnych 13 za. Pójdzie 6. porządku obrad, mamy wystąpienie zaproszonych gości. Bardzo proszę pana. Pana proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Panie, Panowie Radni, na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tę sesję Rady Gminy. Gmina, można powiedzieć, jedna z najdalej odsuniętych od centrum Katowic, ale nie mniej ważna dla całego województwa śląskiego. Stąd też i moja obecność tutaj. Wszystkie tereny, szczególnie te najdalsze, są dla nas bardzo ważne. Na samym początku chciałem podziękować za tą waszą aktywność, bo to już wiele tutaj jest osób, które są nieznajome, które działają na różnych płaszczyznach społecznych, czyli politycznych. To są bardzo ważne inicjatywy, to są bardzo ważne działania, które jakby ożywiają tą gospodarkę waszą, gminy, która jest bardzo ważna dla rozwoju całości, całej gminy. Tutaj chciałem pogratulować szczególnie pani wójt za jej bardzo dużą aktywność w pozyskiwaniu środków, w ogarnianiu całej tej gminy, tak żebyście mogli się bardzo dobrze rozwijać. Tych środków do gminy przychodzi bardzo dużo, choćby od nas z województwa w zeszłym roku na gospodarkę wodno-ściekową, jeszcze z programu rozwoju obszarów wiejskich. Otrzymaliście około 5 milionów złotych, wiem, że one są teraz realizowane. Ja zachęcam do dalszych aktywności, tych aktywności jest dużo i dzisiaj chciałem właśnie o kilku powiedzieć, dlatego że są akurat otwarte terminy naboru wniosków. To są głównie aktywności społeczne, na które wy jako mieszkańcy, jako stowarzyszenia, jako ochotnicze straże pożarne możecie składać. Niekoniecznie przez gminę, ale przez stowarzyszenia. Natomiast i tutaj może zacznę od inicjatywy sołeckiej. To jest pierwszy program, gdzie inicjatorami tej inicjatywy są właśnie sołectwa. To jest inicjatywa oddolna, gdzie to mieszkańcy mają pomysł na realizację takich niedużych inwestycji, ale dla nich bardzo potrzebnych. Wtedy mogą się zgłaszać mieszkańcy do sołtysa, sołtys do wójta. Gmina przygotowuje wniosek do nas, do Urzędu Marszałkowskiego, on jest oceniany w Departamencie Terenów Wiejskich. Kolejnym programem, który zasługuje, wydaje mi się, na zainteresowanie, to jest wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. W tym roku nas ochotnicze straże pożarne, już teraz można powiedzieć, przeznaczyliśmy 6 milionów złotych. 2 miliony złotych jest przeznaczone na zakup drobnego sprzętu potrzebnego, takiego jak pompy, jak ubrania ochronne i inne rzeczy związane z pożarnictwem. I teraz mamy otwarty konkurs właśnie na to. Ochotnicze straże pożarne mogą składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Do 14 lutego będziemy je rozpatrywać. To jest 2 miliony złotych. Tam jednak, bo to też jest ważne, wnioski są składane przez gminy.
bo dla nas jako Urzędu Marszałkowskiego jest dużo łatwiej te środki przekazać, ale każda gmina może złożyć do 3 wniosków, czyli do 3 ochotniczych straży pożarnych, na każdą do 10 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że takich rzeczy, jak rozmawiam z strażakami, ochotnikami, często brakuje i szukacie tych środków, gdzieś tam się składacie, czy tam od wójta otrzymacie. Tutaj jest ta pomoc możliwa z Urzędu Marszałkowskiego. Tak jak co roku, również będziemy wspierać zakup samochodów ochotniczych straży pożarnych. W tym roku po raz pierwszy mamy największą kwotę, 4 miliony złotych. I tutaj będzie się to odbywać po 8 latach, tak jak było wcześniej. Czyli to ochotnicze straże pożarne będą wskazywały jednostki, które naprawdę te samochody są potrzebne. Bo mieliśmy takie sytuacje, że jednostki miały sprzęt, miały w miarę nowy sprzęt, nie wyjeżdżały często do akcji, a miały kupowane nowe sprzęty, które są po prostu nieużytkowane. Nie ma takiego wykorzystania. Stąd też wracamy do takiego systemu, to ochotnicze straże pożarne będą wskazywały, bo one są najlepiej zorientowane, w których ochotniczych strażach pożarnych to jest najbardziej potrzebne. Chciałem powiedzieć, bo wiem, że to jest gmina rolnicza, a jak jest gmina rolnicza, to jest dużo zasiewów, a jak jest dużo zasiewów, to jest też i dużo pszczół. W województwie śląskim mamy ogłoszony też konkurs dla pszczelarzy, jeżeli są pszczelarze albo macie swoich znajomych, to zainteresujcie też ich tym tematem. Mamy wsparcie dla pasie, mamy wsparcie dla szkolenia dla pszczelarzy, innych działań związanych właśnie z tym. Szanowni Państwo, wiem, że w zeszłym roku po raz pierwszy właśnie też i w tej gminie korzystaliście z tego programu. To jest wsparcie dla gospodyń miejskich. Ja miałem przyjemność być na otwarciu po zrealizowanym projekcie nie zachęcam również w tym roku. To wsparcie jest od 5 do 10 tysięcy złotych na koło gospodyń miejskich. Co jest ważne, wnioskować mogą koła i te zarejestrowane w agencji i te ze starej ustawy. Przy czym te ze starej ustawy muszą poprosić, czy znaleźć stowarzyszenie, czy to OSP, które użyczy im osobowości prawnej i inne stowarzyszenie spokojnie może w ich imieniu wystąpić do nas o środki finansowe. Mamy to w tym roku drugą edycję i zachęcam również do 14 lutego, jest czas do składania wniosków. Zachęcam Pani z kół gospodyń wiejskich do aplikowania. Szanowni Państwo, mamy ogłoszony też konkurs, tak zwany klub. Osoby, które działają w sporcie, bardzo dobrze znają ten program. To jest wsparcie dla klubów sportowych na ich działalność. Też zachęcam do zainteresowania, jeśli są tutaj osoby działające w sporcie. Oczywiście są zadania w dziedzinie kultury, ale to tutaj Pan Przewodniczący Stanisław Klimczuk na pewno będzie mówił na ten temat, ja dużo nie będę mówił. Natomiast chciałbym powiedzieć, że mamy też bardzo, ale to bardzo bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Szczególnie tych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać. Choćby takie instytucje jak Fundusz Górnośląski czy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, to są nasze instytucje, które wspierają przedsiębiorców, tych, którzy działają na rynku polskim, lokalnym, ale również tych, którzy chcą sprzedawać swoje produkty poza Polską, Unię Europejską i całym świecie. Oni dysponują całym tym kapitałem merytorycznym, finansowym do tego, żeby połączyć, łączyć i pomagać w wyjazdach, w nawiązywaniu kontaktu. Także jeżeli ktoś z Państwa znajomych, czy sami Państwo jesteście takimi rzeczami zainteresowani, to również zapraszam do kontaktu. Ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest młodzież.
Wiemy, że społeczeństwo się starzeje i o tą młodzież musimy dbać. Ja sam kiedyś, jak Państwo, którzy mnie znacie, działałem od samego początku praktycznie, kiedy można było, w tej organizacji, jak się nazywa, Związek Młodzieży Wiejskiej, z tej organizacji pochodzę. Ale zmierzam nie do tego. Chciałem zachęcić Państwa do rozmowy i pracy nad tym, żeby w gminie była Gminna Rada Młodzieży, działająca przy gminie. Ona ma status taki doradczy i wszystkie rzeczy, które są związane z młodzieżą na terenie gminy, oni mają taki głos doradczy, to jest takie inne spojrzenie. Musimy pamiętać o tym, że ta młodzież za parę lat będzie rządzić w gminie, będzie tu mieszkać. Jeżeli będą się dobrze tutaj czuć, to będą tutaj mieszkać. Jeżeli się nie będą dobrze tutaj czuć, to będą szukali szczęścia gdzie indziej. Ale następstwem tego też jest młodzieżowy sejmik województwa śląskiego, bo my ten problem widzimy i działa coś takiego jak młodzieżowy sejmik województwa śląskiego. Wszystkie uchwały związane z młodzieżą i o młodzieży trafiają do nich i są z nimi konsultowane. To nie znaczy to, że oni decydują, że będzie taki, a nie inny kierunek, ale dają swój wkład w postrzeganie tego, jak są przygotowywane uchwały, jak pracuje zarząd, jakie projekty są realizowane. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, ciekawy element do dobrego rozwoju każdego samorządu, nie tylko gminnego, a nie tylko wojewódzkiego. Także zachęcam Państwa do tego, a czemu o tym mówię? Bo jest również otwarty nabór do młodzieżowego sejmiku województwa śląskiego i tutaj mogą aplikować o uczestnictwo również młode osoby między chyba 16 a 25 rokiem życia i można, osoba fizyczna może zgłosić akces, czyli jeżeli macie jakieś aktywne osoby w tym wieku, które chciałyby popracować i jakby przestrzegić, czy też być jak takim łącznikiem młodzieżowym pomiędzy województwem a gminą, to zachęcam do współpracy, zachęcam do rozmowy, ja też jestem do dyspozycji. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i zarazem też przeprosić, bo nie będę mógł być z Państwem do końca o godzinie 11:00, jest pierwsza sesja sejmiku osób niepełnosprawnych w Katowicach, na którą będę chciał być. Pani mówiła, że niemożliwe, żebym przyjechał. Ja się tam spóźnię, bo też będę chciał być tutaj jeszcze z Państwem przez chwilę, a tam na ten sejmik będę spóźniony uczestniczył. Bardzo dziękuję za... bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pana, bo mówił Pan, że jeżeli chodzi o wnioski dla straży, to są trzy. Żeby była taka jasność, dobre pytanie. Jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, tutaj aplikuje gmina. Jednak gmina aplikuje dla straży pożarnych w całej swojej gminie i może do trzech wniosków złożyć, czyli na trzy różne straże pożarne. Natomiast jeśli chodzi o koła gospodyń miejskich, to nie aplikuje gmina, tylko każde stowarzyszenie. Tak naprawdę, jeżeli w gminie jest, nie wiem, macie 19 sołectw, dobrze pamiętam? Jest 12 kół. To każde koło, jeżeli będzie miało osobowość prawną, czy stowarzyszenie, które użyczy tej osobowości prawnej, każde może składać wniosek. Bardzo proszę. Proszę. Panie Marszałku, ja mam takie pytanie w sprawie tych dotacji do tych konkursów sołeckich, tak? Tak. Jakie kryteria trzeba musi sołectw spełnić, żeby się załapać do tego programu? Jakby nie rozumiem, musi być sołectwo. No sołectwo oczywiście, ale bo ten program już istniał 8 lat temu chyba zaczął funkcjonować. Tak. I tam z jednych warunków było, że sołectwo musi mieć, czy raczej gmina musi mieć fundusz sołecki, tak? Nie. To nie właśnie jeden z warunków. Nie.
Prawdą jest to, że jeżeli gmina ma fundusz sołecki, może dostać więcej punktów. Ale gmina, jeśli nie ma funduszu sołeckiego, to te punkty może sobie nadrobić, załóżmy, wkładem własnym. Różne elementy są punktowane. Ma pan rację, że jeżeli gmina ma fundusz sołecki, to w tym akurat, w tym wydziale dostanie więcej punktów. Ale jest ileś progów dostępowych i za różne można różne ilości punktów dostać, więc można sobie w innych zakresach można sobie tutaj zyskać. To nie jest tak, że musi być fundusz sołecki. Jest po prostu zakładnicy punktów. To znaczy, cała po prostu tego, jak my dostaną te sołectwa, które mają najwięcej punktów, tak? Do 10 czego? Żeby była jasność, fundusz sołecki generalnie to jest konkurs. Każdy wniosek jest oceniany i punktowany. W zależności od tego, ile będzie wniosków, jaka jest alokacja, czy starczy dla wszystkich, czy nie starczy. Jeżeli nie starczy, to dostaną te, które będą miały najwięcej punktów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie. Bardzo proszę. Jeżeli w tym roku składaliśmy to, to samo konkurs, nie składam w tym roku, jest jakaś przerwa? Nie ma w tym roku, w tym konkursie na tą chwilę nie ma takich zapisów. Nie ma. No. W przyszłym roku to się zmieni, bo chcielibyśmy, żeby to było bardziej dywersyfikowane, natomiast w tym roku nie było takiego zapisu i koło, które w zeszłym roku otrzymało grant, to w tym roku również może nie, komu tego nie wyklucza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę bardzo przyjemnego. Dziękuję bardzo marszałkowi za obecność na naszej sesji i informacje. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado gminy Rybnie, szanowna pani wójt, panie przewodniczący rady powiatu pomorskiego, szanowni państwo goście, mieszkańcy gminy Rybnie, pracownicy administracji samorządowej gminy Rybnie. Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam i ja będę mówił z tego miejsca na siedzącą tapie tutaj w tej fazie recyzji jest przyjemnie. Szanowni państwo, ja będę mówił trochę szerzej, ale postaram się krótko przedstawić swoje informacje, bo domyślam się, że zostałem zaproszony na dzisiejsze 73. posiedzenie Rady Gminy Rybnie po to, żeby też trochę o samorządzie województwa śląskiego powiedzieć. Nie zajmę dużo czasu. Niektórzy mówią na początku, że nie mówię półtorej godziny, ale ja będę mówił krócej. I tak, następnie chcę nam wszystkich przypomnieć, że samorząd województwa śląskiego, w tym nasz sejmik jako organ kontrolny i stanowiący, działa na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. A w sprawach finansowych, o czym też będę mówił, podstawami prawnymi są ustawa o finansach publicznych i ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bo właśnie budżet każdej jednostki samorządu województwa śląskiego i w ogóle samorządu jest podstawą do tego, żeby realizować zadania w zakresie rzeczowym, o czym mówił pan marszałek Grzegorz Boski. Ja także oprócz tych spraw finansowych i formalno-prawnych będę mówił o niektórych rzeczach. Jak powiedziałem, będę się trzymał tej deklaracji, że w miarę krótko, nie dłużej jak półtorej godziny. Szanowni państwo, i realizując te podstawy prawne, proces przygotowania budżetu jest taki, że do 15 listopada, tak jest w każdym samorządzie, organ wykonawczy, w naszym przypadku zarząd, przedkłada projekt budżetu na rok przyszły, czyli w naszym przypadku na rok 2024 oraz wieloletnią prognozę finansową, w naszym przypadku na lata 2035. Jest też potrzebna, tak jak też w każdym samorządzie, opinia w naszym przypadku trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Te wszystkie opinie były pozytywne, w efekcie czego na ten 2024 rok przyjęliśmy w dniu 21 grudnia 2023 roku budżet, który wynosi po stronie dochodów prawie 3 miliardy 300 milionów złotych i jest o prawie 20% większy od zrealizowanego w 2023 roku. Ważne jest, że po stronie dochodów mamy bardzo duży udział, bo wynoszący około 40% z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, tak zwany CIT. Jest to znacząca i ważna kwota, która w równomiernych ratach miesięcy zasila budżet województwa śląskiego. Natomiast wydatki budżetu województwa śląskiego są przyjęte na mocy właśnie tej uchwały budżetowej na poziomie 3 miliardy 500 prawie 570 milionów złotych. Jest to 22% wyższy od tego, co zostało zrealizowane w 2023 roku. No i ostatnia rzecz, informacje ogólne. Dyskusji było dużo, bo proceduralnie który jestem członkiem dwukrotnie w ramach pierwszego i drugiego czytania budżetu wydała opinię pozytywną i na sesji, która odbyła się, jak mówiłem, 21 grudnia prawie jednogłośnie, bo tylko przy jednym głosie przeciwnym budżet został przyjęty. Tyle takich ogólnych informacji. Natomiast zakres rzeczowy jest bardzo ważny i pierwszym działem z brzegu o numerze 010 jest rolnictwo i łowiectwo. Dużo tutaj pan marszałek mówił, ja nie będę się powtarzał, ale tylko powiem, że kwotowo, bo się tych informacji kwotowych będę trzymał, budżet na ten dział wynosi tylko 30 milionów złotych, tylko, to jest około 1% wydatków całego budżetu. Nie jednak wiele dział, tutaj pan Grzegorzewskiego nawet nie wymienił, jest kilkanaście różnych pozycji, które głównie kierowane są, no można tak kolejnej powiedzieć, na do organizacji, do gmin, do stowarzyszeń, które te środki będą wykorzystywały. Ale dla nas wszystkich mieszkańców najmniejszej miejscowości, ale i aglomeracji, ważny jest dział o numerze 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Na ten dział przeznacza się w budżecie ponad 303 miliony złotych, czyli bardzo dużo, ale 88 środków kierowanych jest na wspieranie własnych instytucji kultury, które województwo śląskie prowadzi w liczbie 22. W tym jedna instytucja jest w Częstochowie, wspaniale prowadzona o nazwie Regionalny Ośrodek Kultury. Ale z satysfakcją chcę państwu powiedzieć, że po kilku latach zmagań, niektórzy nawet mówią walki, udało się doprowadzić do stanu, że nasza wspaniała instytucja kultury, jakim jest Filharmonia Częstochowska, od grudnia roku ubiegłego jest uprowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego i miasto Częstochowa. Nadal pozostaje ta instytucja przede wszystkim własnością miasta, ale też zasilanie finansowe jest zapisane w budżecie i jeszcze będzie kursową, bo jest zapisana kwota 2 miliony, a dojdzie do 5 milionów złotych. No i chcę też państwu powiedzieć, że tych ogromnych dotacji, w niektórych przypadkach bardzo dużych dla instytucji kultury, podkreślamy, że mamy nasze województwie z siedzibą niedaleko nas, po Korzecinie, Zespół Pieśni Gdańska Śląsk i to jest nasza kulturalna perła, to nasza grupa. Dlatego też każdy grosz, który tam idzie, grosz, duże pieniądze, są efektywnie wykorzystane i tak dalej będziemy realizowali w kolejnych latach, jeśli nam przyjdzie brać udział w pracach samorządu województwa śląskiego. Ale ważne jest też, że jest rozpisany konkurs na inne przedsięwzięcia w zakresie kultury, które są realizowane przez samorządy gminne, miast, ale także i stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe.
Póki co jest w budżecie na ten cel zapisana kwota 800 tysięcy złotych, ma wzrosnąć do 1 200 tysięcy złotych. Konkurs w tym zakresie jest opisany. To, co Państwo zadają pytania, jakie kryteria? No ja całą mocą sugeruję, żeby zapoznać się z kryteriami dostępu, jakie są zamieszczone przy każdym konkursie, są podane terminy, jakie kryteria właśnie trzeba spełnić, by otrzymać punkty. Na ten tle jedno pytanie, które było zadawane odnośnie tego konkursu na sprzęt dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, czyli w terenie gminy w tym zakresie, jest tam zapis udział własny. Interpretacja jest taka, że musi się Państwo, gmina, podawać kwoty, ale musi być taka deklaracja. Za to już jest jeden punkt. No ja tutaj przyjmuję, że trzeba się zapoznawać. Mam tą małą satysfakcję, że na ręce Pani przekazałem taką informację, że no, trzeba śledzić strony internetowe, bo podczas takiego spotkania nie sposób o wszystkim powiedzieć. Zachęcam do udziału także Państwa podmioty do udziału w konkursach w ramach Dzieła Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. O bezpieczeństwie i pomocy dla strażaków Pan Marszałek mówił, trochę też nam dał dodatkową informację. Też jest taki dział w budżecie województwa transport i łączność. Gmina najczęściej, z tego co wiem, najwięcej w strukturze wydatków przeznacza na oświatę. Na drugim miejscu, z tego co pamiętam, jest pomoc społeczna. Ale ze środków województwa najwięcej pieniążków, bo 38,5% po stronie wydatków jest na transport i łączność na drogi po kategorii drogi wojewódzkie. No, okazuje się, że tych środków jest ciągle mało, ciągle jest niedosyt. No i tak metodą trochę na chwilę trafią można powiedzieć, że granica 30-40% jest zaspokajanie potrzeb w tym zakresie. Pomimo, że środki na ten cel są bardzo duże, bo 1 330 000 000 zł. To jest bardzo duża kwota. No i o jeszcze jednym dziale chcę powiedzieć. Ale to nie już mówimy, to jest to pytanie. Ochrona zdrowia. Taki jest dział, który prawie 10% środków po stronie wydatków jest na to przeznaczony. No i chcę Państwu powiedzieć, że województwo śląskie prowadzi 36 jednostek o statusie samodzielnej publicznej zakładu opieki zdrowotnej i ma udział w 10 spółkach, czyli 46 szpitali. W tym dwa zamieszczone w Częstochowie, dwie jednostki. Jeden jest Wojewódzki Zakład Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą. I drugi, największy szpital w województwie, jeden z największych w kraju, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Pani Wójt, szpital ten, który zmienił pełną nazwę, składa się z dwóch obiektów. Jeden położony jest w dzielnicy Pagnika, drugi Pyszewskiego. Drugi jeszcze trzeci, ale został w natomiast nie można wszystko się pomijać, bo to też jest ważny obiekt. Z satysfakcją też informuję Państwa, że w tym roku, żeby się trzymać nomenklatury Pani Wójt, dla parkingu z budżetu województwa już jest zapisana kwota 35 700 000 zł, ale potrzeby są ogromne. Dlatego też, na pewno już trzecią kadencję w Radzie Społecznej tego szpitala, z satysfakcją chcę powiedzieć, że dyrekcja, no, przynajmniej na razie, robi wrażenie dobrze zorganizowanej, aktywnej, szukają różnych środków, nawet dzisiaj dyrektor pojechał do Warszawy, do Ministerstwa, kolejne środki, bo potrzeb jest dużo. Ale chcę też z radością powiedzieć, że no niektóre działy, które oddziały, tak jest, ale oddziały, które były w trudnej sytuacji, podniosły się i działają dobrze. Najwięcej środków i najwięcej inwestycji ostatnio się zadziało w oddziale ginekologii i położnictwa. Około 2 miesiące temu oddaliśmy nowy
trakt porodowy na dłuższą listę, jeśli chodzi o jakość. A ponadto wiele innych czeka inwestycji, w tym na przykład, jako przykład chcę powiedzieć, zakup rezonansu magnetycznego, który w tym szpitalu jest bardzo potrzebny, bo zdarzy się przypadku. I ze wczorajszej rozmowy z dyrektorem szpitala wynika, że jest na końcówce proces postępowania przetargowego w tym zakresie. Szanowni Państwo, i teraz jeszcze jest kilkanaście innych działów, na które kwoty budżetu są przeznaczone. Ja nawet już nie będę wymieniał, bo to trochę czasu zajęło. Ale na koniec swojej, to już długo jak mówię, tak sobie zdaję sprawę, aczkolwiek to bardzo powiernie mówię o sprawach. Wiemy, że potrzeby mieszkańców województwa śląskiego i gminy Lipie zaspokajane są w ramach potrzeb środków publicznych z różnych źródeł. To pierwsze źródło to jest gmina, czy samorząd gminy. Samorząd powiatu też niewiele zadań sobie drogowy i innych. Też są środki pozyskiwane ze źródeł rządowych i innych organizacji, które są, ale też jak wymieniałem, samorząd województwa śląskiego. No dokłada się w jakimś stopniu do zaspokajania potrzeb publicznych mieszkańców. Ale wiemy też, że w wyniku wyborów, które miały miejsce 15 października roku ubiegłego, nastąpiła zmiana i wierzymy, że ta zmiana spowoduje, że wreszcie uruchomione zostaną środki Krajowego Planu Odbudowy oraz polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Te pieniążki dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla mieszkańców są potrzebne, tak jak żąda Kania Brzuch, tak by można powiedzieć. Wierzmy, że będą te środki, bo wiemy w przeciągu tych 20 lat naszej akcesji z Unią Europejską, jak te środki unijne przyczyniły się do rozwoju cywilizacyjnego, społecznego naszej ojczyzny, naszych województw i gmin i najmniejszych miejscowości. Ale chcę poinformować, że województwo śląskie ma także dwa programy, można je określić skutowo unijne, bo Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 to w ramach polityki spójności, które obejmuje całe województwo śląskie. Ale też jest niesprawiedliwy program, podkreślam niesprawiedliwy, który się ładnie nazywa Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. On jest niesprawiedliwy, bo obejmuje 7 podregionów, w tym ani jednej gminy subregionu północnego województwa śląskiego. Na razie, która miała miejsce 17 stycznia roku ubiegłego w Kłobucku, pan marszałek wraz z panią dyrektor Małgorzatą Staś, która nazywuje realizację tego programu, deklarowali w odpowiedzi na jedną z moich ostatnich interpelacji, no, podtrzymują, że subregion północny będzie rekompensowany z innych źródeł, z tym tej polityki spójności będzie bardziej dostanie to przekazane z utecznieniem. Ale zarazem jako radni, jako zarząd po sobie reprezentant naszego subregionu Przybarza Polskiego, no starałem się, żeby te środki jednak były, bo są także nam potrzebne. Też trochę na doświadczenie czasu, no można się upierać, że przecież tutaj tereny pogodnicze są, bo ten plan sprawiedliwej transformacji jest dla terenów górniczych i pogodniczych. No przecież w 1982 roku ostatnia tona rudy żelaza została wydobyta, jakieś tereny są. No ale marszałek Chrystowski w obradzie podkreślił, że osobiście pan minister, były minister, pan Demar Buda, minister rozwoju i technologii, no nie powiem, objął całe województwo tym programem. Wierzmy, że jednak będzie, ale chcę podkreślić, że w ramach tych dwóch programów województwo śląskie dostanie, czy ma już podpisane umowy, czy jest przygotowane technicznie i prawnie, żeby pobrać z Unii Europejskiej kwotę około 4,5 miliarda euro. To są ogromne pieniądze. Wierzmy, że idzie wszystko do pełni, żebyśmy jako samorządy, przedsiębiorcy, mieszkańcy z tego programu korzystali.
Kończąc, raz jeszcze serdecznie dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w Państwa 73. sesji Rady Gminy Rybiec. Życzę Państwu, Panu Przewodniczącemu i Wysokiemu Prezydium, Panie Wójt i wszystkim Państwu Rady Mieszkańców, satysfakcji z pracy samorządowej, no i wszystkiego najlepszego, nade wszystko szanownego. Dziękuję bardzo za uczestnictwo Panu Przewodniczącemu na naszej sesji. Dziękujemy za zabranie głosu. Proszę bardzo, proszę Pani Wójt. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia, to po pierwsze. Cieszę się, że może nie wprost, ale tak sobie to tłumaczę, że będziecie naszymi rzecznikami tych naszych spraw, tych naszych problemów właśnie w sejmiku województwa śląskiego, że nasza gmina no, nie będzie tam pomijana, tylko no, będzie też otrzymywała zgodnie ze złożonymi wnioskami stosowne środki. Chciałabym zapewnić, że chciałabym jeszcze podziękować za informacje dotyczące konkursu, bo to bardzo ważne i już jakby po ogłoszeniu te informacje od razu mieliśmy i mogliśmy się do tego lepiej przygotować. Chcę powiedzieć, że obecnie kończymy budowę kanalizacji do 5 milionów, o których mówił Pan Marszałek. To jest kanalizacja poza aglomeracją w Albertowie. I chciałabym tutaj w tym momencie powiedzieć i Panu Przewodniczącemu, i Panu Marszałkowi, że w naszej aglomeracji, ja już nie mówię poza aglomeracją, tylko w naszej aglomeracji mamy poziom skanalizowania na poziomie 70%. Jak skończymy Rębielice i Szczyszków, to poziom skanalizowania będziemy mieli na poziomie 89%, a wymagane jest do 2027 98-97%. Więc nawet w samej aglomeracji czekamy na te środki z RPO, bo tam właśnie w RPO mamy 3 700 000 dla kanalizacji w Kleśniskach. Ale to jest jakiś etap tylko. Czytałam ostatnio nową dyrektywę ściekową i ta dyrektywa ściekowa się ma zmienić, ponieważ nawet małe miejscowości mają być objęte kanalizacją. Więc ja tak bym złożyła tutaj ten swój wniosek, że owszem, my deklarujemy tutaj pracę, przygotowanie i my będziemy sięgać po wszystkie możliwe środki. My to potrafimy zrobić wspólnie z pracownikami, tylko muszą być konkursy i muszą być środki na ten cel, bo inaczej gminy ze swojego budżetu nie wybudują kanalizacji, bo to są bardzo drogie inwestycje. Także proszę też ten wniosek jakby zamieść i Panu Marszałkowi, i Wysokiej Radzie Sejmiku Województwa Śląskiego, i członkom zarządu, że gminy muszą mieć środki na kanalizację. Kanalizacja, kanalizacja, jeszcze raz kanalizacja, bo to jest jakby podstawa naszych inwestycji. Bardzo dziękujemy za środki na drogę z Pogór, którą budowaliśmy w 2022 i Panie Marszałku, tu naprawdę Cię chcę pochłonić bardzo nisko. Na drugi rok, w 2025 roku, w styczniu, od samego początku roku, będzie to droga Rozalin-Chałków i ona będzie złożona na starcie. Bardzo dziękuję za środki na straże. My będziemy składać 3 wnioski po 10 000 zł. To są 3 jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Lipie, Parzyniew, Krzyżków. I te 3 jednostki dostaną po 10 000. Będziemy również aplikować do powiatu, bo tu Pan Przewodniczący będzie o tym mówił na pewno. Ale 4 jednostki, tylko nie wiem, czy do końca dobrze wymienię. Na pewno jest to Rębielice, Albertów, Lindów, Rębielice, Lindów i Dalów, czyli 3 jednostki. Także będziemy aplikować o to. Cieszę się i bardzo dziękuję za środki dla KGW, dla organizacji tych imprez kulturalnych, które odbyły się w tamtym roku. Pan Marszałek osobiście też nie uczestniczył, tu
kłaniam się nisko pani przewodniczącej. Podsumowując, wyrażam wielką nadzieję, że będziecie naszymi rzecznikami, że będziecie wspierać naszą gminę i życzę wam również bardzo dobrych czy wspaniałych wyników w wyborach, które się odbędą 7 kwietnia. Także wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję. Naprawdę, panie Zielski, bardzo dziękuję. Dziękujemy pani wójt i myślę, że pani wójt w dużym stopniu mówi w imieniu państwa, radnych mieszkańców. Przyjmujemy podziękowania i deklarujemy, że zrobił co w naszej mocy. Natomiast może pracując pewne myśli, jeśli chcesz sobie pomóc, to sam sobie musisz pomóc, tak? Można to trochę pokrętnie powiedzieć. I tutaj ze strony państwa, a nade wszystko ze strony organu wykonawczego, jakim jest wójt gminy Rybnie, widzimy wysoką aktywność, a to, co państwo wnioskujecie, wszelkie wnioski i propozycje są na bardzo wysokim poziomie formalnym i merytorycznym. No kwestia tylko tego, żeby tych pieniążków wystarczało, bo bardzo mocno pomyśleliśmy ten konkurs na wspieranie gminy w zakresie zakupu wozów bojowych i sprzętu. Konkurencja będzie duża. Dlatego też każdy zapis trzeba wykorzystać w tym. Ten zapis, chociażby co mówiłem o udziale własnym. Na każdy punkt jest ważny. Tak, żeby ale trzeba mieć nadzieję i wiarę. Jeżeli to chodzi o samochód, to będzie o starszych. Znaczy to jest ten mały samochód, lekki 1000 litrów. Ale trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o zapis. No my tu dużo mówimy o pomocy województwa, no tak, chociażby wozów bojowych. Wcześniej 3 miliony złotych, ta kwota była, ta kwota była, mówiąc, kwota 10 miliona od plan w trakcie roku budżetowego była podnoszona w tym kwocie do 4 miliony. A tak na dobrą sprawę, gdyby się tylko chciało przeznaczyć te środki na zakup wozów bojowych, to w porywach 3 miliony. Bo teraz taki samochód kosztuje grubo ponad milion złotych, ale to jest pomoc gminie, bo największy ciężar finansowy na zakup wozu bojowego ponoszą gminy, a resztę podmiotów, w tym samorząd województwa, wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz, no, też jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, nawet Fundusz Sprawiedliwości miał swój udział. No to są tylko mówić, dodatkowe kwoty, ale które są często potrzebne, żeby uzupełnić ten budżet. Także my też serdecznie dziękujemy państwu, panu przewodniczącemu i radnym gminy Rybnie za dobrą współpracę i nade wszystko dziękujemy, mówiąc szumniej, prawnie organowi wykonawczemu, jak i pani wójt. Serdecznie dziękujemy, życzymy zdrowia, wytrwałości tym, co państwo robią. W imieniu organu wykonawczego i odkładowi ustawodawczego. Jeszcze raz dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia, za uczestnictwo. No i życzymy wszystkiego najlepszego. Ja chciałbym zadać pytanie tylko dla pana przewodniczącego. To dlaczego ten region północy został nasz pominięty w działaniach finansowych, panie przewodniczący? No ja nie wiem dlaczego, tylko powiedziałem co do źródła. Źródłem informacji, że w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, który ma budżet dla województwa, a dotyczy tylko 3 województw w kraju, od Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i Śląskiej, no taką decyzję, jak mówił marszałek Jakub Kraustowski, podjął, ja nie wiem w jakim trybie, pan minister, były minister Waldemar Buda. I nie dociekawe, bo zresztą nie mam żadnych tytułów w tym zakresie. Natomiast trzeba wierzyć to, co powiedział także w pana obecności 17 marszałek i pani dyrektor Staś, że subregion północny województwa śląskiego, czyli nasz, będzie miał zwiększone środki w ramach tego drugiego, czy największego funduszu, jak
o nazwie teraz Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. No cóż, nie przeskoczymy sprawy. Tak się stało, że tylko 7 takich podregionów, gdzie są typowo tereny górnicze i czysto pogórnicze, objęte są tym programem sprawiedliwie. Transformacji, który jak mówiłem, jest programem decyzją niesprawiedliwą. No ale tak jest i trudno coś innego powiedzieć. Dziękuję bardzo, proszę pana przewodniczącego Rady Powiatu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym tylko w tym momencie, rozpoczynając swoje wystąpienie, powiedzieć, jak ważni są przedstawiciele naszego regionu, czy powiatu, czy gminy, czy województwa w ramach władzy. Bo jesteśmy pomijani. I tu trzeba wziąć to pod uwagę, dlatego zawsze to mówię, żeby głosować zawsze na swoich. I to na wstępie chciałbym podkreślić. Bo pominięto Warszawie, pominięto Janów. Ja zresztą już nieraz już mówili na temat drogi Lipie Parzyniewie. Zostaliśmy zawsze pomijani. I tego, dlatego mówię, są wybory do sejmiku. Proszę głosować na ludzi, którzy są związani z tym terenem, dlatego że przedstawiciel Myszkowa nie będzie zabiegał o mieszkańców powiatu pobliskiego. I powtarzam to z całą stanowczością. Dlatego chciałbym jeszcze w tej chwili, jeżeli chodzi o te nasze, bo ja nie obiecam wam tego, co tutaj ci Państwo mają bardzo duży budżet. I dlatego trzeba mieć tych swoich przedstawicieli w tym sejmiku, dlatego że tam są pieniądze, tam są różne projekty. Zresztą słyszeliście Państwo, tych projektów w ciągu roku jest dużo, to są duże pieniądze. Powiat takowych pieniędzy nie ma. Ale mamy problemy, no bo mamy problemy dróg, mamy problemy związane ze służbą zdrowia, mamy problemy ze szkołami, może nie, dlatego że nasze szkoły są trzymane naprawdę na wysokim poziomie. Tak jak mówię, mamy prawie 2000 uczniów, jest to dużo. I szkoły zajmują, jeżeli chodzi o stan nauczania, jesteśmy jednym z pierwszych w województwie, czyli szkoły zawodowe. To jesteśmy praktycznie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wyposażenie i o naukę. Ale mamy te problemy, jak i drogi. To, co już było tutaj mówione, jest zapisane tam te 420 tysięcy na drogę Albertowie po kanalizacyjnym, to jest zapisane. Po prostu jest tutaj chodnik w Parzyniewach, to co pani Lisa tam w grudniu na sesji jest też podpisane, no bo zresztą była rozmowa z panią wójt. Pani wójt mówiła, że jeżeli wspólnie, to jesteśmy w stanie ten chodnik zrobić. No, co do drogi, na razie nie mówię, bo to, co mówiłem wcześniej, powtarzam. No, ale jak tutaj pan przewodniczący, pan marszałek, już tam są, będą duże pieniądze, no to może się tam będziemy starać o pieniądze. Zresztą jak będą konkursy, będziemy się starać o pieniądze. Jeżeli będzie możliwość wziąć coś z województwa, bo większość to są krajowe. Tak samo jest, jeżeli chodzi o chodnik pani Ala Tupowie Albertu. Na dzień dzisiejszy trzeba będzie tam napisać jeszcze pismo odnośnie, żeby no, projekt zrobić, bo tam, jeżeli chodzi o Albertów i Brzuski w szczególności, no bo tam jeszcze gmina nie otrzymała odpowiedzi w tym temacie, ale trzeba jeszcze napisać pismo odnośnie, żeby projekt, powiat zrobił projekt, nie? No bo to musi być zrobiony projekt. Także no mówię, no ja znam problemy, czy ja będę, nie wiem, no, wybory są, jaki będzie zarząd, też nie wiem, to też trzeba to wiedzieć, że tu w gminie, no to jest, wybiera się wójta, tak na przykład w gminie Lipie już wszyscy znają i z dobrej strony, tak samo jak radnych, na w powiecie, no to jest 21 radnych i każda gmina ma swoje interesy. Jak się zarząd kształtuje cośkolwiek, to ja na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, no ale pewne rzeczy trzeba zapisywać, żeby jeszcze do czasu wyboru zapisać. Dlatego o tych rzeczach, o których mówiłem, to jest to zapisane, o tych chodnikach, będzie te pieniądze, bo to nawet sprawy bieżące będą, bo chodnik to nie jest w sprawie inwestycyjnej, bo to jeżeli gmina zrobi, wykona, a powiat za materiał, no to tutaj nie ma
Nie ma problemu. Jest takie na to przyzwolenie. To co do tych trzech chodników. Również mamy temat, bo jeżeli myślę, że te pieniądze spłyną z KPO, no to jest chodnik przecież zbrojeństwo, który już był w projektach, ale my nie otrzymali na niego pieniędzy. No, mamy drogi, no, które wymagają naprawdę poważnego potraktowania. To jest droga Danków, Krzewice, ten kawałek tam. Jest droga Rębielice, Danków, Rębielice, no, jest droga w Parzymianach, Krzewiska. No musimy o tym mówić i nawet bym prosił, żeby tu z gminy, z rady gminy popłynął taki wniosek do powiatu. Niech on jest tam zapisany. Zresztą my o tym mówimy, ale niech to wybrzmi przed nową radą i nowym zarządem, jak broni, że nie są te potrzeby, że te potrzeby podkreślamy. Dlatego prosiłbym, żeby takie tematy wypłynęły tu jeszcze dzisiaj z tej sesji, o tych wnioskach napisać. Jeżeli chodzi o utwardzenie, bo tam był temat utwardzenia tam na Julian, za Julianowym tam. Jest to pismo, też gmina otrzymała, że do końca marca tam to zostanie utwardzone, te dziury tam zostaną poprawione, no bo w tej chwili jest okres taki, jak jest. Pewno, że duże dziury trzeba na dzień dzisiejszy również naprawić, to nie podlega żadnej dyskusji, bo to są niebezpieczne. Jeżeli chodzi o straże, to już pani wójt powiedziała, gmina, powiat, to tak kwoty nie ma, no ale tam w granicach do 4 tysięcy, tam na ten wniosek jeden otrzyma. Tylko trzeba dopisać w miarę szybko, bo tam też nie ma dużych pieniędzy. Pani mówi, te wnioski trzeba wysyłać. To bardzo dobrze, bo to jest, bo tych pieniędzy tam nie ma. Jeżeli o służbę zdrowia chodzi, no proszę Państwa, jest to problem. No, mamy problem z lekarzami. No. Jest problem z lekarzami, to trzeba być razie. Zresztą on jest w całej Polsce. No również my mamy też, ja mogę powiedzieć, że jako ZOS cały mamy bardzo małą stratę. No bo tam na ZOS-ie mamy stratę w granicach 150 tysięcy, to jest nieduża kwota. No ale na przykład na szpitalu w Kłobucku już mamy 5 milionów straty. To jest już temat taki. No niestety będziemy próbować robić, żeby rozbudować szpital kłobucki, bo jeżeli myślę, że teraz może się jakieś wnioski pokażą nawet tego KPO, no, już zostaje przygotowany projekt na rozbudowę, bo inaczej by to było, nawet gdyby to było w jednym, na jednym oddziale, to są inne parametry, jak lekarza zatrudnienie, pielęgniarki i to wygląda inaczej. No ale to muszą być pieniądze, bo to jest też dość duża kwota rozbudowy, gdyby przyszło. Ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Ośrodki, no pewno, że każdy bo nawet dzisiaj lekarz ten jest niedobry. Ale no niestety my lekarze nic nie wyprodukujemy, nie zmienimy. Lekarze są tacy, a nie inni. I my musimy też dziękować, że ci starsi lekarze tu u nas na terenie pracują, bo gdyby ich zabrakło, bo trzeba powiedzieć, że tu jest bardzo dużo emerytów. Gdyby ich zabrakło, no to ta służba zdrowia na terenie pokaże po prostu całkowicie. Ja bym miał tyle, jak są pewno, że są problemy, bo tak mówimy, no na dzisiaj te rowy, nie rowy, to wszystko. Ja wiem, że ludzie przykładają wagi na jak jest droga robiona, to wszyscy mówią, że rowy są głębokie. No dzisiaj przy tych wodach te rowy są potrzebne. Widać, jak te rowy naprawdę spełniają swoją rolę i to też trzeba podkreślić. Bo gdyby nie ten rów, to by podwórka były zalane i wszystko, bo ta woda gdzieś by musiała być. A tak to te rowy są po to, żeby obsiąkała i droga, i rowy, tak, i posesję. Także ja mam tyle, czy to jakieś pytanie. Panie Przewodniczący, o ten kawałek chodnika 150 metrów na Zlotowie, to my już 8 lat się staramy. Tam jest bardzo niebezpieczne dwa zakręty, pan wie, zna pan ten temat. I bardzo bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby on w przyszłym roku się pojawił, bo małe dzieci chodzą rower na autobus szkolny i po prostu w Zospie czekają, aż te tiry przejadą. No taka uroda tej drogi. Ale muszę powiedzieć tutaj publicznie, że firma, która wykonuje tą kanalizację, jest naprawdę super. Ja szczęśliwie widziałam tak porządnej, tak dokładnej, starannie pracującej firmy. Zamiatają, sprzątają. Przy tak dużym ruchu i gabarytach pojazdów, które tam jeżdżą, to naprawdę jest tak zachowane bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. Pani Jaru, ja powiem nie, to ja to uważam, że to nie jest na przyszłym roku, tylko w tym roku. No w tym roku nie, to już było zapisane, to już było, gdzie gmina wnioskowała, będziemy wszystko robić, żeby te pieniądze na to się znalazły w tym roku. Ja bym panu przewodniczącym chciał oficjalnie zgłosić
wniosek odnośnie tej drogi powiatowej krzypińskiej, żeby go tam wpisać już, dlatego że wiadomo, nie wiadomo jak się władza zmieści, ale już sobie jak będzie wpisany, to, no to jest jakaś kolejność. Dlatego mówię, żeby to już w tej sesji wybrzmiało, żeby te wnioski zostały wysłane do powiatowego zarządu i wrócił do zarządu powiatu. Proszę poradnego pana. Panie przewodniczący, ja się chciałem zapytać, co z drogą Magreta, w szczególności odcinek od mostu w stronę Czepic. Ta droga była normalnie zapisana w programie powodziowym do dzisiejszego dnia. A jeśli mam taki powiedzieć, co tam się dzieje? Nie dokładam, po prostu się nie przejdzie. A ten odcinek za mostem, no to już jest co chwilę łatacie. Dwa tygodnie, Jury, to samo. Tak samo te odcinki tam dalej. Ta droga się stydzie, tam nie ma odbudowy. To pan dobrze o tym wie. I ona wymaga gruntownego, to jest droga powiatowa. I mówiliśmy o tym, były przeznaczone środki przeciwpowodziowe na tą drogę. Nie będę wnikał, co się stało. Ale trzeba o tej drodze pomyśleć, bo naprawdę to jest droga, którą uczęszcza coraz więcej ludzi. No. A no, jeśli panu widzi, panu teraz tam już, bo teraz w tych deszczach to wszystko, to ten odcinek za mostem, no nie wiem, to, czy, jak to objechać, to już jest tragedia. No. Dziękuję. Ja, jeżeli chodzi o drogę Magdalena, z tego jest taka rzecz, tam za mostem jest faktycznie fatalnie, jeżeli pozwoli nam pogoda i przystąpimy do pracy, do tych remontów cząstkowych, to uważam, tam w tym momencie trzeba będzie położyć łatę taką dużą, tam na odcinku 50 czy 100 metrów. Trzeba położyć łatę, bo tam to klejenie, nie, no zresztą trzeba wziąć pod uwagę to, że tam jest akurat poziom wody jest w tej chwili taki i woda idzie od podłoża. Ale mówię, jest to taka rzecz, jest to faktycznie w tym momencie miejscu tam fatalne. A co do w końcu ten mit z tymi pieniądzmi na tę drogę powiedzieć wyraźnie, to nie było. Była to droga, były pieniądze, bo ona była napisana na jako droga powodziowa. I na tę drogę przyszły pieniądze w kwocie 900 tysięcy złotych. Tylko wtedy była również droga powodziowa z Brojewsko-Parzyniewie. I wtedy, powiem tak szczerze, ja nawet sam byłem za tym, żeby te pieniądze, żeby wnioskować, odmówić te pieniądze, to nie tak było, jak tutaj padało, że one poszły na inny powiat, czy województwo inne, czy nie. Nie, to było w tych ramach. Ja wtedy wnioskowałem, żeby pieniądze powodziowe odmówić do województwa, a próbować przeznaczyć na drogę Zbrojewsko-Parzyniewie. I tak się stało. I to był tylko ten powód, nie było innej rzeczy, tak jak mówiono, że to poszło. Ale na tą drogę Magreta była kwota 9 tysięcy, a na drogę powodziową również to była kwota 3 200 000. I wtedy tam było dopłaty powodziowej 80%. I gmina z powiatem dołożyła tylko po 100, chyba 50 czy po 200 tysięcy złotych i została wybudowana droga od Zbrojewska przez Natoli do części Zimnowodu. I uważam, że ta decyzja była wtedy ważniejsza, bo była większa kwota, a tym bardziej jeszcze trzeba powiedzieć wyraźnie, że droga, która była tutaj Zbrojewsko-Zimnowoda, ona nie była robiona może przez 50 czy przez ileś lat, a tam Magreta to nie była aż tak dawno budowana. Tyle tylko, że tak jak tutaj pan radny podkreślił, może tam to, bo to była droga taka praktycznie kiedyś jakby wolna, nie? Bo tam, to no tak trzeba powiedzieć wyraźnie. I tam swego myślę, że wtedy to było z projektu takiego fogu czy z czegoś zabrane i ona nie spełniała tych parametrów. Ale ona była robiona nie tak dawno, bo ona mogła być robiona ile? Na wtedy, co myśmy podawali, to tak może 10 czy 15 lat temu, bo to gorsza jest strona ta od przedmiot, bo ona była wcześniej. I dlatego to się stało, ale nie ma, że było inaczej.
A na dzisiaj no jest na zadanie, bo trzeba to łatami jakoś próbować na dzisiaj zrobić. No też trzeba to pisać, będziemy to pisać. My tam zresztą wiemy w powiecie, jakie drogi są. Mamy wypisane, tak jak gmina swego czasu miała wszystkie drogi, wszystkie rzeczy, jakie inwestycje muszą być zrobione, powypisywane. Tak samo my to mamy. Tylko że tak jak mówimy, no nie dysponujemy miliardowymi budżetami, bo my nie mamy na to naprawdę pieniędzy. To co tu podkreślałem zawsze i dalej będę mówił. No jako powiat, jako gmina musimy otrzymywać pieniądze z państwa, z podatku VAT, z paliwa. To musi być dotacja roczna, to nie, to co roku musi być w budżecie zapisane, że powiat kłobucki i gmina Libie otrzymuje na przykład 20 czy 10 milionów złotych z przeznaczeniem na drogi. No nie może być tak, że my jako powiat robimy w ciągu kadencji jedną czy dwie drogi. To muszą być to co mówię, pieniądze z paliwa, z VAT muszą przychodzić, bo my to paliwo kupujemy. My jeździmy po tych drogach i my powinni uczestniczyć w części tych pieniędzy. To musi tak się stać. Ja wiem tak samo, to co powiedział tutaj, że na przykład w regionie turystycznym. My również jako powiat, tak szczerze mówiąc, zostaliśmy, no może nie użyję tak, okradzeni jako mieszkańcy. To nie to, że Pilsian został, czy pani Wielochowa, czy pan Henryk Giepura, pan poseł. Nie, myśmy jako mieszkańcy tak. Zostaliśmy pomijani w inwestycjach, przecież myśmy pisali wnioski składane. To nie to, że myśmy tego nie robili, że myśmy spali, bo ktoś nie umiał wniosku napisać. Nie, myśmy pisali. Ja to powtórzę może to z tym. I jeszcze, żeśmy dobrze wniosku nie złożyli na drogę Lipy Paszynieka, już było wiadomo, że nie otrzymamy pieniędzy. Albo zostaniemy tam na 20 pozycji na rezerwie. No i tak żeśmy byli traktowani. I dlatego mówię, trzeba mieć swojego przedstawiciela. Również ile razy było mówione na różnych spotkaniach, że obwodnica Kłobucka jest. Obwodnicą Kłobucka nie jest zrobiony krok. Na dzisiaj trzeba robić całe dopiero z dokumentacją, to przy zbiegu szczęśliwym okolicznością ona może powstać, ja wiem, za 7 lat, 8. Ale to musi się zbieg szczęśliwym okolicznością wszystkich. A dzisiaj mieszkańcy Kłobucka mają problem, bo tam nie idzie przejechać przez Kłobuc. No i tam ci mieszkańcy to wszystko i wdywają, jak to mówimy. I wszystko. Także tak to wygląda. Dlatego mówię, powtarzam, miejmy swoich przedstawicieli. A bardzo ważne jest, podkreślałem zresztą w posłowie, czy z panią wójczy coś mówię. Gmina jest ważna, powiat jest ważny, ale tu w tym momencie to jest bardzo ważne województwo, Sejmik, dlatego tam są pieniądze. A my możemy sobie mówić, my naprawdę przecież się znamy, szanujemy się i my wiemy o tych problemach. Ale co możemy? Kto nie mówi, jak to mówią. Na czym siedzi? Tak to wygląda. Radny Wojciech. Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja z tym drugim lekarzem, bo co którym wiemy, zastępuje pana Morawieckiego, który odszedł, czy on jest na stałe, czy to tylko jakieś chwilowe zastępstwo? To jest jedno moje pytanie. I tak z innej beczki, to co pan powiedział na temat, czy tu pana Druga, czy pana Boskiego, że musimy mieć swoich przedstawicieli właśnie tam, gdzie są rozdawane duże pieniądze, gdzie jest duże wsparcie, gdzie są rozpatrywane nasze wnioski i tak dalej. Ja chciałem się tu zwrócić przede wszystkim do ludzi, którzy nas oglądają, być może w tej chwili, czy nas później będą oglądać, odsłuchiwać, żeby właśnie wybierać ludzi, którzy są blisko nas, którzy mają z nami kontakt, którzy nas odwiedzają, którzy zanoszą te nasze sprawy, te nasze różne problemy, rozwiązania i tak dalej, czy do powiatu, czy wyżej, żeby o nich pamiętać, żeby po prostu mieć później do kogo się zwrócić, tak jak tutaj pan Wisiak, on do nas często przyjeżdża. Dba o nasze sprawy. Ja osobiście uważam, że pana bardzo wielką zasługą jest budowa tej drogi Lipie Paszyniechy czy Paszyniechy Giętkowizna. Jeszcze raz chciałem panu za to zaangażowanie i za tą walkę o te drogi serdecznie podziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Gminy. Pana Przewodniczącego, mam pytanie. O tej kosmicie, że tam przyjrzeliśmy bawi, gdzie jest ten przewóz drożny, czy nie? Czy sprawdzamy, czy było coś, że ta woda wschodziła z tego roku na drugą stronę, bo tam jak był deszcz, to była teraz przez drogę się przerwało wszystko. I tak, drogi niezabezpieczone, gdzie wpadają do tej wody i co? Jest taka rzecz, że ja już rozmawiałem tam z kierownikiem obwodu, on ma ten temat sprawdzić. Uważam, że jest to temat też dość pilny, bo to nawet, tak szczerze mówiąc, to tam źle wygląda nawet bo ten, przy tym cmentarzu, ale myślę, że z panią wuj i z tym zrobimy coś na tym kierunku. Tylko tyle, no musi być tam odejście tej wody, bo jeżeli tam nie ma spływu wody, no to też jej nie. Zresztą
można zrobić studię błądu. Znaczy, uważam, że tym tematem się zajmę. Zresztą ja się zająłem, ponieważ już byśmy rozmawiali. Uważam, że temat jest to też pilny dość i trzeba go rozwiązać w najbliższym czasie. Dlatego, że tam ta woda faktycznie stoi, tam jak się podjeżdża samochodem, to jest to tam zejście, no nieciekawe może, jak się ktoś może poczynić, no może do tego roku wpaść. Także my jest nam to nieciekawe. A jeżeli chodzi o lekarzy, no nie wiem, wiecie Państwo, my byśmy naprawdę chcieli, żeby ci lekarze chcieli pracować. To, co już też mówiłem, mamy naprawdę bardzo dużo wyszkolonych lekarzy z naszego powiatu. No, są lekarzami mieszkającymi, pochodzącymi z naszego powiatu. Jest bardzo dużo młodzieży, bo ta młodzież jest i zdolna, i pracowita, i są wykształceni, ale nie chcą tu przyjść. Nie chcą tu przyjść. I to jest całym powodem. Ja nie wiem, bo może być tak, że pani to, zresztą pan Janusz Mączka wie, bo jest w Radzie Społecznej przy ZOZ-ie. Przychodzą ci lekarze, ale tylko przychodzą na krótko, bo podejmują czy staż, czy podejmują specjalizację i odchodzą. I naprawdę im się tu dobrze pracuje, bo nie ma, że lekarze pracujący na terenie powiatu krakowskiego zarabiają mało. Nie, zarabiają dobrze. To nie w tym, że naprawdę, jeżeli chodzi o pieniądze, to no zresztą takie są stawki, nie mniejsze, a może i większe, gdzie indziej, no bo lekarz pójdzie tam, gdzie lepiej płaca. Ale po prostu, no przyjąłem, mamy tylko oddział wewnętrzny, u nas nikt nie może robić specjalizacji, nie spełniamy tych wymogów. Trzeba też to powiedzieć wyraźnie, no kiedyś było ambicją powiatu krakowskiego mieć dwa szpitale wewnętrzne. I to był błąd, bo jesteśmy praktycznie jedynym powiatem, który ma dwa szpitale. Ale co z tego, jak nie mamy żadnych oddziałów. Mamy tutaj i trzeba się cieszyć, że te szpitale utrzymywane przez zarząd województwa są w miarę w kondycji, no, że mamy gdzieś na te inne leczenia jechać gdzie. Bo tak jak mówię, my mamy tylko oddział wewnętrzny i mamy oddział dziecięcy, który naprawdę w tej chwili spełnia wymogi i jest w pełnym obłożeniu. Dobrze, że jest, ale jak mówię, no, my mamy, nie mamy tych lekarzy. Zresztą problem z lekarzami jest wszędzie, proszę Państwa. No dlatego, że jak się jest w szpitalu, zaraz po studiach, no, tam spotyka się w szpitalach z różnymi przypadkami, czyli on się rozwija w dalszym ciągu. Natomiast jeżeli przyjdzie do ośrodka, no to jakby zaprzestał nauki jakiejkolwiek, no bo co do czynienia. Ale praca na ośrodku jest odpowiedzialna, to nie jest łatwa praca. To czasem dać lekarz rodziny też musi mieć uprawnienia i wszystko, i to nie jest łatwa praca. To przecież powinien się jakieś doświadczenie. 50, 60 lat. Także wszystko, my naprawdę wszystko robimy, żeby ci lekarze byli, ale jest problem. Co się tam jeszcze jakieś pytania do pana przewodniczącego? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, dziękuję za zaproszenie, przyjęcie zaproszenia i udział w naszej sesji. No i też dziękuję, że jest z nami, prawda? Też pan rozwiązuje te problemy z nami. Także. Dziękuję i prosimy, żeby w sejmiku byli, bo tam są pieniądze. Proszę już na nim skrojnić. Sejmik jest bardzo ważny i to trzeba wiedzieć. Dziękuję bardzo. I sobie pan gratuluję, ile lat pan pracuje na części województwa. Pan przewodniczący jest na miejscu i zna wszystkie te problemy. Dokładnie, od potrzeby. Ile, kogo, a może i dłużej. Jeszcze raz dziękujemy i przechodzimy już do punktu 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy Tauron. Odpisano nam, że nie może brać udziału w naszej dzisiejszej sesji, ale obiecuję, że na następną albo na wspólne komisje przybędzie, będzie uczestniczył nasze zaproszenie. Punkt 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości gminy. Przesłane jakieś, proszę bardzo. Ja bym tylko chciał podziękować panu Krzyśkowi, panu Marcinowi i panu Tomkowi, który wykonywał tam to odwodnienie na ulicy Kwiatowej, bo tam naprawdę to była makabra, zalane pola, domy, piwnice i to tak jest zrobione idealnie w tej chwili. Ja tam nawet wczoraj osobiście byłem, to wygląda wspaniale. Woda schodzi, to jeszcze tam widać, że tam przychodzą te śmieci, puszki, te różne, które tam ludzie nieodpowiedzialnie rzucają. I to się zapycha, ale to jest mało, to się odrzuca normalnie i to przepływa woda. I teraz jest odpływ. No i mieszkańcy kazali tutaj pani wójt, pracowników podziękować za dobrze przeprowadzenie tego zabiegu. Proszę pana, czy jeszcze ktoś jeszcze sobie? Radny.
tutaj. Ale radny za dużo mówi Batereża. Ja może do pana Krzysztofa, nie wiem czy pan się tym zajmuje, czy ona. Przy kaplicy, jak jest odpływ z basenu, nie przez drogę i tam gdzie jest ten odpływ, tam te płyty azurowe się obsunęły po prostu i są tą rurę po prostu zablokowały, nie? No i te płyty się całkowicie tak, bo to duża woda była i trzeba to jakoś poprawić, tymi ażurami to jakoś zrobić, nie? No bo jak przy tobie przewodny pacjent się przeleje, to to będzie problem, nie? Dziękuję. Nie wiem, czy to pan się tym zajmuje, czy... No nie wiem, nie wiem. Zajmiemy się. Proszę? Dobrze. Nie wiem, ale proszę sobie jeszcze. Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. W punkcie 9 mamy wnioski, uwagi radnych sołtysów dotyczące prac urzędu gminy. Czy są jakieś uwagi, wnioski? Nie ma. Czyli gmina pracuje bardzo dobrze. W punkcie 10 mamy prezentację prac wykonanych systemu gospodarczego na tej gminie. Poproszę mnie decyzyjnie. Bardzo proszę, panie Krzysztofa. Tak, jeżeli mówimy o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym, to obecnie w naszym ciągu prowadzimy w dwóch miejscach te prace. Pierwszą z nich jest modernizacja, remont, przebudowa wnętrz budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Stanisławów. Tam obecnie już za kwotę około 310 tysięcy zostały przeprowadzone prace z takim zasobem firmą zewnętrzną, to jest montażową wyrywki, centrale klimatyzacyjne oraz ostatnią instalacje elektryczne. Wiadomo, że tutaj dało, że zimowej zimowej te prace w środku mogą się odbywać. Także tutaj kilka zdjęć prezentujących te prace, wykonanie właśnie podłogi w tej głównej sali, ułożenie płytek, wykonanie sufitów podmieszanych, układanie płytek również na ścianach w pomieszczeniu kuchni, łazienek, wcześniej te instalacje oddane oraz elektryczne były w poszczególnych pomieszczeniach rozprowadzane. Zostało do zrobienia w sumie biały montaż łazienka, prace na zewnątrz, czyli elewacja, orędowanie i bariery. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Będą też zdjęcia. Na zewnątrz udało się, mimo istniejących warunków, ale jeszcze ułożyć w okresie takim jesienno-zimowym, też podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wejście z kostki blokowej. Wcześniej mury do porozumienia wymalowano. Także tutaj zostało do zamontowania bariery. Drugą z prac, którą prowadzimy, są to prace remontowe w budynku świetlicy w miejscowości Grabarze. Tutaj można jakąś dokumentację, która była zlecona i tych materiałów, które na ten moment żeśmy zabudowali, to jest około 50 tysięcy złotych. Głównie na początku prace demontażowe, nieco kaflowe były demontowane, skucia pięków na ścianach oraz biurka posadzek. W tej chwili trwają prace już związane, jak tutaj widać, chociażby z wymurowaniem ściany działowej, podotwory drzwiowe. Będziemy też w przyszłości mogli wymieniać okna. Prace cały czas trwają w miarę ilości osób, tych wskazami, które tymi gminą można dysponować, posuwają się do przodu. I taka praca z wczoraj. Też sposobem gospodarczym wymiana wiatru przystankowej przy skrzyżowaniu miejscowości Zimnowoda. Tutaj miało miejsce zdarzenie było komunikacyjne, zdarzenie takie, które spowodowało uszkodzenie tej wiaty. W dniu wczorajszym została zamontowana nowa. Tutaj staramy się o odzyskanie z odszkodowania sprawcy pełnej kwoty za tą wiatrę przystankową. Dziękuję bardzo. W następnym punkcie mamy prezentację inwestycji gminy w razie bieżącym roku. Inwestycje, te, które przeszły z roku 2023 na 2024, ze względu na swój
rozmian, zarówno jeśli chodzi o zakres inwestycji wodowych, jak i w terenie, na jakim się odbywa ta realizacja. To jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Albertów. Tutaj za kwotę prawie 7 milionów te prace są realizowane. Ten czas, kiedy ta budowa dobiegnie w końcu, to jest umowa wskazuje na październik 2024. Na dzień dzisiejszy wykonano około 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 64% całego zakresu. Zrealizowano cały zakres, jeśli chodzi o kanał boczny, przyłącza kanalizacyjne na długości około 300 metrów, co stanowi zakres o 30%. Wykonano całkowicie żołądnie ścieków z wyposażeniem i środków drogę dojazdowej żołądnie również w całości oraz wewnętrzną linię zasilającą. Wartość zafakturowanych robót wynosi obecnie 3 646 226 zł 13 groszy, a stanowi to 52,58% inwestycji. Też kilka zdjęć z przebiegu tych prac. Tutaj, jak pani radna wspomniała, wykonanie tych prac jest na bardzo wysokim poziomie. Współpraca również z firmą. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Wszystkie uwagi, które się zgłasza, realizują na bieżąco. Przy takiej trudnej pracy, jak wykonanie kanalizacji, ta uciążliwość dla mieszkańców jest zmniejszona do minimum. I tutaj druga z tych prac, większe zadanie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniem miejscowości Okamienice Czarskiej Rzeszów etap drugi. Te prace za kwotę 10 867 102 24 grosze są realizowane z dofinansowaniem na poziomie ponad 8 milionów. I tutaj z zakresu to zostało zrobione na dzień dzisiejszy nawet już. To jest 2600 metrów, to stanowi około 60% zadania. Ten oboczny około 800 metrów, to jest 63%. Przełącza kanalizacyjne około 950 metrów, to stanowi około 60%. Zabudowano jeden z dwóch zbiorników przełączowni ścieków. Wartość zafakturowanych robót wynosi 5 325 261 zł 58 groszy. Brutto stanowi to 49% całości inwestycji. Firma próbowała przez okres około 5 tygodni zabudować przełączowni ścieków w miejscowości Szyszków. Jednak skończyło się to porażką, jeśli tak mogę powiedzieć. W tej chwili sprowadzono, tak jak tutaj widać, arseny z zabezpieczeniami po 9-metrowe. One już zostały zawite w miejscu, gdzie ma być posadzona przełomownia ścieków. Te próby będą na nowo podejmowane. Tutaj głównym utrudnieniem jest wysoki poziom gruntowy. Prace również trwają na odcinku, jadą za miejscowości Niemiecy Szaleckie do miejscowości Szyszków. Wyplanowana jest kanalizacja, budowane są studnie rewizyjne. Teraz też jest ten problem, że weszła woda gruntowa, ponieważ te prace są już na głębokości około 4 metrów, 4,20, więc odbywają się z odwodnieniem zestawem imowitru. Tu w odróżnieniu od Albertowa współpraca z firmą jest bardzo ciężka, ciężko się tutaj porozumieć w jakiejkolwiek sprawie, no ale pomału jakoś próbujemy, będziemy do przodu. Są bardzo często organizowane spotkania, zrealizowane z około 50% zakresu. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Czas wyczerpania tej inwestycji? Jest umowny sierpień. Czyli nie tak ma szansę. No w tej chwili prace już trwają 13 miesięcy. Zrealizowano 49% zakresu. Zostało 6, 8, 7 miesięcy licząc, a zostało to połowa pracy. Ale czy oni w tej chwili pracują? Pracują, tak. Pracują na dwóch miejscach. W jednym właśnie tam, gdzie zaczął miało być postawione te trzy w Szyszkowie. I przy kanalizacji na odcinku tutaj przed, na początku Szyszkowej, na Zatopie Szlajskiej. Ale to posuwają się w tempie tam, można powiedzieć, kilku metrów na dzień. Może nie przyjść na Albertum, żeby się przyjrzeli. Bo tu jest naprawdę wzorcowo i to widać w oczach rośnie ta inwestycja. Pogoda jest sprzyjająca, nie ma mrozu, nie ma śniegu, bo troszkę deszczu, ale naprawdę tu jest zupełnie inaczej. Przecież oni pracują krótko, ile już mają wykonane. No tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Wnioski informacji o realizacji wniosku przekazali podczas 72 sesji i Komisji Rady Gminy. Tak więc, jeżeli chodzi o te wnioski, to tak. Pierwszy z nich, wystosować pismo do PZR Pomorską w sprawie usunięcia ograniczenia tonarzowego na nowo wyremontowanej drodze powiatowej relacji Lipie-Warzmichy zgodnie z decyzją Rady Gminy Lipie
wysłaliśmy pismo, otrzymaliśmy odpowiedź. W odpowiedzi PZD informuje, że w odpowiedzi na pismo w sprawie usunięcia ograniczenia pana żywego na remontowanej drodze relacji Lipi Bożymiechy informujemy, że w celu wprowadzenia korekty do istniejącej organizacji ruchu konieczne jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu. Po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu przez organ zarządzający ruchem na drodze powiatowej można przystąpić do wdrożenia zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Na obecną chwilę zarządca drogi nie jest jednak w stanie określić terminu, w którym zlecenie takie zostanie wykonane. Aktualnie znak ten został unieważniony przez naklejenie specjalnych taśm z symbolem X informujących o czasowym unieważnieniu znaku. Kolejny wniosek wystosować pismo do TAURON w sprawie ustawienia załączenia zegarów oświetlenia ulicznego o tej samej godzinie we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lipie. Pismo w sprawie ustawienia zegarów zostało wystosowane w dniu 24 stycznia bieżącego roku. Zaproszenie na sesję Rady Gminy zostało wystosowane 31 stycznia bieżącego roku. W odpowiedzi pan dyrektor Departamentu Oświetlenia poinformował, że w terminie 8 lutego mają zaplanowane spotkanie. Zaproszenie zostanie ponowione na następną sesję. Ustawić znak ograniczenia tonażowego na drodze gminnej w Parzemiecha, ulica Bartowa. Ustawienie znaku ograniczającego tonaż dla samochodów dostarczających materiały dla firm zorganizowanych przy ulicy Parkowej w Parzemiechach jest niemożliwe ze względu na fakt, iż wymogi to na ograniczenie dotychczasowej działalności tej firmy. Zorganizować w styczniu 2024 roku spotkanie z przedsiębiorcami ulicy Parkowej w Parzemiechach w sprawie wjazdu samochodów ciężarowych na ulicę Parkową. Tutaj do spotkania odbyło się z przedsiębiorcami dnia 1 i 2 lutego. Teraz następnym krokiem jest spotkanie w terenie z osobami drogowymi, tak aby oszacować koszty ewentualnego czy remontu, czy naprawy tej części wyasfaltowanej przed budynkiem OSP. Myślę, że w lutym to spotkanie z osobą taką będzie miało miejsce, będziemy znali koszty, jakie ewentualnie prace trzeba w tym zakresie wykonać. Przygotować na kolejną komisję wspólną informację na temat planowanych działań gminy Lipie dotyczących remontu drogi Lindów-Wapień. I tutaj takich kilka faktów może. W roku 2021 gmina opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączonych miejscowościach Stanisławów, Lindów i Milianów. W roku 2023 na podstawie opracowanej dokumentacji zostało uzyskane pozwolenie na budowę do przedmiotowej inwestycji. Na odcinku tej drogi pomiędzy miejscowościami Lindów i Wapiennik jest zaprojektowana zarówno sieć kanalizacji sanitarnej, rehabilitacyjnej i bocznej, która jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej. W związku z powyższym kompleksowy remont drogi na tym odcinku do czasu budowania kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniony pod względem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym. Przygotować na kolejną komisję wspólną informację z wyznaczenia granic i podziału działki przeznaczonej na remont drogi do zalejnych. W dniu 21 grudnia 2023 odbyło się wyznaczenie punktów granicznych działek prywatnych numery 30/1, 30/3, 30/4 w Rozalinie z działką gminy nr 65. W wyniku tej pracy ustalono, że część terenu użytkowanego jako droga między Rozaliną a Chałkowem znajduje się na prywatnych działkach. Ponadto w działce gminy znajdują się korzenie drzew oraz przy ich granicy z lasa rosną drzewa. Mając na uwadze te ustalenia, uznano za zasadne wykupienie części działek prywatnych na powiększenie działki gminy. Podjąć rozmowę z przewodniczącym Rady Powiatu Pomorskiego w sprawie zaplanowania przez Radę Powiatu Pomorskiego wykonania dokumentacji technicznej całościowego remontu drogi powiatowej przy ulicy Krzewickiej w Parzemiechach wraz z wykonaniem chodnika i odwodnienia. Tutaj pani wójt w swoim wystąpieniu ten temat też poruszy. Zamontować przed remizą OSP w Zimnowodzie znak wyjazd straży. Pismo zostało wystosowane do PZD 1 lutego, na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi. Wykonać nowy operat szacunkowy dla nieruchomości gruntowych na Dolinie Tarnowy-Czarnia. Nowy operat szacunkowy zostanie wykonany w pierwszym kwartale 2024 roku. Aktualny operat obowiązuje do końca marca 2024. Wybudować oświetlenie uliczne na ulicy Słonecznej w Wapienniku. Wniosek zostanie zawarty w aktualizacji PRW, który powstał w 2023. W drugiej połowie 2024 roku planowana jest aktualizacja tego programu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia ulicznego, gdzie wówczas wniosek będzie zawarty. Ustawić znak zwężenie drogi przy drodze gminnej w Zimnowodzie przy posesji Państwa Rada. Ustawienie znaku zwężenia drogi wymaga wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Zostały rozesłane zapytania o cenę wykonania stałej organizacji ruchu.
wystosować pismo do prezydenta w sprawie uporządkowania oznakowania przestrzeni w Zimnowodzie, ustalić znak drogę z pierwszeństwem jadąc od Parzymie oraz jadąc od Zajączek Pierwszych, poprawić widoczność znaku stop. Pismo zostało wystosowane 1 lutego bieżącego roku na dzień dzisiejszy jako odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I w punkcie 13 mamy informację o pismach skierowanych do Rady Gminy Przewodniczącego Rady Gminy. Wpłynęło pismo od Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Łódzku. W związku z rekordowym wzrostem płacy minimalnej w styczniu 2024 roku i planowanym wzrostem płacy minimalnej od lipca 2024 i przyjęto przez Sejm RP w styczniu ustawą budżetową, która gwarantuje podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 30-33%. Zarząd Oddziału Studentów po Łódzku wnioskuje o analizę sytuacji i podjęcie działań mających na celu zmniejszenie dysproporcji w wynagrodzeniu pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w jednostkach oświatowych podległych w Gminie. Ujednolicenie wynagrodzenia zasadniczego od roku 2020 dla pracowników samorządowych spowodowało zniknięcie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na kategorię zaszeregowania. Mając również świadomość, że uchwalona ustawa budżetowa przyjęta przez Sejm RP w 2024 roku nie gwarantuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w oświacie podwyżek, czyniąc administrację oświatową jedyną grupą pracującą w szkole bez podwyżek w 2024 roku. Dołączamy się do apelu pana premiera, który zwrócił się do włodarzy gmin, miast i powiatów, aby ci wygospodarowali środki na podwyżki dla pracowników samorządowych nie objętych gwarancją podwyżek wynikających z ustawy budżetowej. Liczymy na wnikliwą analizę sytuacji, która powstała, gdzie wynagrodzenie zasadnicze pracownika administracji z 20-letnim stażem pracy w szkole zrównuje się z wynagrodzeniem pracownika obsługi oraz jest niższe niż osoby podejmującej pracę na stanowisku nauczyciela po raz pierwszy. Prosimy o rzetelne i merytoryczne podejście do sprawy. Wykazujemy chęć dialogu i spotkania w wyżej wymienionej sprawie. Prosimy o zajęcie stanowiska i pisemną odpowiedź. Zwracamy się szacunku prezes oddziału Zdrowia w Łódzku, magister Grażyna Cholewa oraz przewodniczący oddziałowej sekcji pracowników administracji i obsługi ZNP, magister Edyta Kłyszewska. Dziękuję bardzo. Ja może tak powiem ze swojej działki. Te 30-33% to jest nierealne, bo my już to śledzimy dawno jako nauczyciele. Natomiast rzeczywiście stawki są bardzo małe i faktycznie wiem nie tylko pracowników naszej administracji szkolnej, ale w ogóle administracji gminie, to też są bardzo małe stawki i rzeczywiście no, gospodarowanie tutaj do Komisji Budżetowej pan Piotr słyszy, już się pochyla, widzę, może będzie szansa. Dziękuję bardzo. Informacja o przewodniczącym Komisji o pracy poszczególnych komisji, stanowiskach wypracowanych przez Komisję w okresie międzysesyjnym, Komisja Finansów. Komisja Finansów nie pracowała w okresie międzysesyjnym, ponadto członkowie brali udział w posiedzeniu wspólnych komisji stałych dla tej gminy. Komisja Rolnictwa. Komisja Rolnictwa nie pracowała, pracowała wspólnie z komisją. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna, jeżeli nie odbyła spotkania, to członkowie brali udział w stałych komisjach. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty odbyła spotkanie 25 stycznia. Spotkanie dotyczyło celem spotkania było poinformowanie rodziców dzieci ze szkoły podstawowej w Rybnicach Szlacheckich o możliwości skorzystania z terminu rekrutacji, jaki się zbliża i ewentualnie przeniesienia tych dzieci do innych szkół, mianowicie do szkoły podstawowej w Lipiu, ewentualnie do szkoły podstawowej w Lindowie. Praca w komisji brały udział dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu i dyrektor Szkoły Podstawowej w Lindowie oraz pracownicy urzędów.
Dyrektorzy pochwalili się swoimi placówkami, sprzętem, jakim dysponują, możliwościami, tym, co dzieci mogą zastać w danych szkołach, zachęcali do obejrzenia zarówno przez rodziców, jak i dzieci. Podobnie członkowie komisji informowali zebranych rodziców tych dzieci, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania tych szkół. Pracownik urzędu poinformował zebranych o liczebności poszczególnych oddziałów, o stosowanych łączeniach klas, jakie są w szkole w Rębiewicach. Ponadto poszczególni członkowie komisji wypowiadali się na temat sytuacji obecnej w oświacie, porównywali placówki, czym szkoły mogą się pochwalić, jakie dysponują sprzętem, jakimi możliwościami, jakie możliwości rozwojowe czekają na tych dzieci. Dyskusja była bardzo obszerna, dyskusja była burzliwa. Płytą tego spotkania było to, że rodzice bardziej przysłuchiwali się wszystkim wypowiedziom, raczej stawkowo się wypowiadali, ale pytali o szczegółowy termin rekrutacji i można odnieść takie wrażenie, że są zainteresowani przeniesieniem swoich dzieci do, czy to do szkoły w Lipiu, czy do szkoły w Lidowie. No jednak dało się też odczuć taki aspekt społeczny, że jednak, no nie wiem, czy dobre słowo jest, czy boją się, czy... Proszę? Tak, odczuli taką presję społeczeństwa, że no nie chcą jego pierwsi wystartować, ale mają to na uwadze i no wiedzą, że dobro ich dzieci jest też bardzo ważne. Ponadto wczoraj, czyli 7 lutego, miała posiedzenie komisja skargowa. Nastąpiło rozpoznanie skargi na kierownika jednostki Szkoły Podstawowej w Rębiewicach Szlacheckich. Sprawa ta nie została rozwiązana do końca i o finalizacji poinformujemy Radę Gminy na kolejnej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I w punkcie 15 mamy informację o wójta gminy Lipiec z pracy od 22 grudnia do 8 lutego. Szanowny panie przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, szanowny panie przewodniczący Rady Gminy, państwo wiceprzewodniczący, Wysoka Rada Gminy Lipie, panie, panowie sołtysi, pracownicy urzędu, wszyscy słuchający, oglądający, zainteresowani działaniem gminy Lipie. Na podstawie paragrafu 39 statutu gminy Lipie składam państwu sprawozdanie z działalności wójta oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, które były podjęte 22 grudnia. Szanowni państwo, przeczytam 13 zarządzeń, które w ciągu tego miesiąca zostały wydane. One były wydane w następujących sprawach. Powołanie komisji do prowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy, zmian w budżecie gminy, ustalenie planu finansowego dochodów i wydatków na 2024 rok, ustalenie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zakresu zadań własnych, ustalenie terminów dyżurów przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym 2023-2024, ustalenie na rok 2024-2025 przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminie składania dokumentów do publicznych przedszkoli, klas pierwszych oraz kryteria. Podanie do publicznej wiadomości kryteriów, które będą brane pod uwagę w tym postępowaniu rekrutacyjnym. Kolejne zarządzenie dotyczyło okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, regulaminu porządku domowego, sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym.
budżecie gminy stawki czynszu, najmu, lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, które stanowią własność gminy. I kolejne, ostatnie zarządzenie dotyczyło zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa śląskiego. Pierwszy punkt będzie dotyczył właśnie tej sytuacji kryzysowej na rzece Wisbardzie. Chcę powiedzieć, że pomimo tych obfitych opadów, takich systematycznych i właśnie bardzo obfitych, poziom wód rzeki Wisbardy oczywiście się podwyższył, ale to nie jest stan alarmowy. My na bieżąco monitorujemy tę sytuację, posiadamy worki, piasek, jesteśmy do tego przygotowani. Wyspa jest zalana, ale żadna posesja póki co na terenie gminy Lipie nie jest zagrożona. Również wody opadowe na polach przy ulicy Kwiatowej w Parzyniechach to jest ogromny problem, bo jak przedstawiał pan Krzysztof, rzeczywiście gmina udrożniła zasypane rowy, korytka. To, co mogliśmy zrobić, myśmy to wykonali, ale problem jest głębszy, ponieważ rolnicy, którzy użytkują te pola, uszkodzili drenaż. To jest ten drenaż, który był bardzo istotny i nie dość, że uszkodzili, to jeszcze go zasypali. I teraz problem jest taki, że może to nie bagno, ale jakieś stawy się porobiły na prywatnej własności, ale my już tego nie możemy zrobić, bo to jest własność prywatna, a nie własność gminy. Także jeszcze raz powtarzam, to co było możliwe, to myśmy wykonali. Tutaj widać, jak zostały wyczyszczone, pogłębione tutaj te rowy, przepusty, ale niestety pola są w tragicznym stanie i mieszkańcy muszą jednak coś zrobić z tym drenażem. Bo woda opada, ale na przyszłość jest też duże zagrożenie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działkę w Parzyniechach pod działalność handlową, będziemy ogłaszać teraz przetarg. Być może kupi działkę Dino, ale może ktoś inny również przystąpić do przetargu. Sprawa toczy się dalej i mam nadzieję, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców po prostu będzie załatwiona. Szanowni Państwo, krótko kilka zdań. Dlaczego powinna być uruchomiona Izba Pamięci w gminie Lipie? Plan jest taki, aby Izbę Pamięci uruchomić w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, czyli Gminny Ośrodek Kultury byłby odpowiedzialny za tę izbę, a izba byłaby w Parzyniechach i tam w pierwszej kolejności. Będziemy starać się o środki na wyposażenie właśnie tutaj z funduszy marszałka, ale też będziemy starać się z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że na terenie gminy jest bardzo wiele materialnych pamiątek i to są przede wszystkim pozostałości rynsztunku żołnierzy, którzy walczyli i te przedmioty dokładnie są tam, gdzie te walki się odbywały. I jeżeli my nie będziemy mieć takiego miejsca, to one będą przekazane do muzeum, pójdą do kartonów i nikt nie będzie o nich wiedział i nikt nie będzie ich widział. Więc ważne jest to, aby rzeczywiście powstała tutaj ta pierwsza w Parzyniechach Izba Pamięci imienia pułkownika Adama Nadachowskiego, abyśmy mogli właśnie przenieść te wszystkie bogactwa, to dziedzictwo historyczne kolejnym pokoleniom. I to taki jest też jeden z głównych priorytetów działań w kolejnych latach.
Szanowni Państwo, w tych miejscowościach, w których powstała kanalizacja, nie wszystkie posesje są do niej podłączone. No nie może tak być i na takich posesjach, na których jest już wybudowana kanalizacja, nie powinno być zbiorników bezodpływowych. Bardzo proszę Rady Państwa Sołtysów o pomoc, o wsparcie w tym zakresie, ponieważ no, to mam też troszkę duże wskaźniki, które gmina powinna osiągnąć właśnie budując kanalizację. No, tutaj też chodzi o liczbę określonych przyłączy kanalizacyjnych. Jeżeli chodzi o wymianę wodomierzy, to cały czas wodomierze wymieniamy na wodomierze zdalnego odczytu. Takie rozwiązania są rzeczywiście bardzo nowoczesne, ale też mniej czasochłonne, ponieważ już nie trzeba wchodzić do domu, tylko my sobie odczytujemy jadąc w danej miejscowości. Na tą chwilę mamy już 353 wodomierze zdalnego odczytu, Rozalin 33 sztuki, Zimnowoda 130, Linie Częstochowska 122, Wiśniowo 18, Kresy 6, Dworska 10, Stodoła 20, Kasztanowa 2, Czereśniowa 12. Wszystkich wodomierzy jest 2133. Pozostało nam do wymiany jeszcze 1780 sztuk. Szanowni Państwo, ja odbyłam spotkanie z przedsiębiorcami z ulicy Parkowej w Parzmiewach, bo okazuje się, że gmina chciała wykupić drogę i zrobiła to. Powinna zbudować drogę i zbudowała tą drogę. Ale okazuje się, że teraz dzieci, nauczyciele, rodzice nie mogą się dostać do szkoły, bo na tej wąskiej uliczce stoją tiry, stoją samochody ciężarowe i w ogóle blokują dojazd, dowóz dzieci do szkoły. No, samochody będą musiały uważać, mają zjeżdżać w tych newralgicznych momentach, jak dzieci jadą do szkoły, czy jak wracają ze szkoły. Właściciel zobowiązał się, tak jak powiedział pan Krzysztof, do tego, że będzie partycypował w kosztach, tylko nie wiem w jakim zakresie, no bo to jest jeszcze problem. Mam nadzieję, że na następną sesję już będziemy mogli przygotować taką wycenę i wtedy po prostu no, nastąpi też i określenie, deklaracja właściciela posesji. Mam nadzieję, że ten problem będzie rozwiązany, ponieważ tam jest też strażnica, no, w momencie wyjazdu na przykład do jakiegoś trudnego zdarzenia też może być problem, bo na tym placu też stoją tiry. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dodatek osłonowy, to mamy złożonych 117 wniosków już. Część z tych wniosków jest odmowna. No ludzie jakoś uświadamiają sobie, mieszkańcy nasi uświadamiają sobie, że można składać wnioski o dodatek osłonowy, tylko większość mieszkańców nie potrafi doczytać, jakie jest kryterium. Że tam jest kryterium dochodowe, prawda, istotne. No ale to już taki drobny szczegół. Szanowni Państwo, kilka słów na temat programu ochrony powietrza, który też pan marszałek, pan przewodniczący uchwalał i jakby opowiadał się jako organ ustawodawczy. W programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego mamy na przykład w roku 2023 mieliśmy wymienić 87 kotłów, wymieniliśmy 88. W tym roku mamy 87 do wymiany. No do tej pory mamy tylko deklarację na 4, prawda? Także nam jeszcze dosyć dużo brakuje. Problem jest takiego typu, że gro mieszkańców ma jeszcze stare kotły poniżej trzeciej klasy, bądź klasy trzeciej i czterej.
czwartej, na przykład poniżej klasy trzeciej, to jest aż 833 kotły. Klasa trzecia i czwarta to są 383 kotły. No, klasa piąta to jest 384 kotły. Pomp ciepła mamy 138, kotłów gazowych 18, olejowych 25, kolektorów słonecznych 35. W sumie kotłów na paliwo stałe typu węgiel, pelet, biomasę mamy najwięcej, bo 1680. Zgodnie tutaj z tym programem ochrony powietrza przyjętym przez województwo śląskie mamy właściwie do końca 2023 mieliśmy usunąć wszystkie kotły, które były uruchomione przed 2007 rokiem. Do końca 2025 mamy usunąć wszystkie kotły, które są poniżej klasy trzeciej, uruchomione przed 2017 rokiem. Szanowni Państwo, w roku 2025 powinien być uruchomiony również w ramach gminy program taki z dofinansowaniem, ale nie 4000, bo to 4000 nie jest wcale kwotą zadowalającą i zachęcającą. Bo być może teraz te środki zewnętrzne, które się pojawią, pomogą mieszkańcom jeszcze bardziej. No mam nadzieję, że te środki, te projekty parasolowe, które gmina będzie realizować w ramach i klastrów energii, i w ramach właśnie Urzędu Marszałkowskiego, że też mieszkańcy będą z tego korzystać, że mieszkańcy będą korzystać z programu Czyste Powietrze. No zachęcam wszystkich Państwa, bo póki co to jeszcze trochę kupcimy, tak powiedzmy, w cudzysłowie. Szanowni Państwo, jeszcze krótko, jeżeli chodzi o szkoły, to jeżeli chodzi o Lindów, ukończyliśmy z Polskiego Ładu boisko, dostaliśmy 585 tysięcy, cała inwestycja kosztowała 1 045 000. Inwestycja powinna być oddana dopiero na koniec roku, czyli w czerwcu. Nie da się wcześniej, ponieważ no, nie możemy otwierać inwestycji na nieruchomości, na którą nie można w zasadzie wjechać, bo wjazd do szkoły w Lindowie jest tak zdewastowany i tak ograniczony szerokościowo, że właściwie tam żaden większy samochód nie wjedzie. Trzeba ten wjazd poprawić. Trzeba również poprawić wejście, cały pas wjazdu na boisko, obok boiska. To trzeba uporządkować wszystko, bo to jest tak jakby tylko, nie wiem, jedną część żeśmy zrobili, a ta reszta jest niestety no, nie do końca jeszcze wykonana. Mamy takie plany sporządzone w tym zakresie, no, poszukujemy środków, zobaczymy, czy będzie można skorzystać ze środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o Lipię, to tak jak już wcześniej mówiłam, plac integracyjny, plac zabaw integracyjny dla uczniów z niepełnosprawnością, ale on też będzie służył wszystkim dzieciom. Mam nadzieję, że będzie ogłoszony ten program i że będziemy mogli do niego przystąpić. Jeżeli chodzi o Parzymiechy, otrzymaliśmy informacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki. No niestety nie otrzymaliśmy informacji, dlaczego i jakie błędy popełniliśmy przy składaniu wniosku. Ministerstwo nie odpisało nam, odpisało tylko tyle, że to, że wniosek nie przeszedł, nie dyskwalifikuje gminy Lipie, aby podjęła kolejne próby w tym zakresie. I te próby będziemy czynić, ale informacje o kryteriach oceny, no niestety nie otrzymaliśmy po prostu.
Szanowni Państwo, myślę, że już w najbliższym czasie skończymy rokowania w sprawie działki przy szkole w Parzymienach. Tu chodzi właśnie o zakup od Urzędu Marszałkowskiego. Tej działki, która pozwoli nam bardzo swobodnie przeprowadzić układ drogi pożarowej. Z tego względu, że ten obszar jest objęty granicami parku w Parzymienach, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 50% bonifikaty, więc ta działka z bonifikatą będzie kosztować 32 870 zł. Dokumenty w tej sprawie, ja myślę, że na następną sesję już będę mogła poinformować o tej transakcji z Urzędem Marszałkowskim. Szanowni Państwo, wdrażamy usługi sąsiedzkie. GOPS się tym zajmuje i mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej osoby samotnej, bez rodziny, bez najbliższych, która po prostu nie będzie miała udzielonej pomocy, że tutaj sąsiedzi i GOPS po prostu te usługi sąsiedzkie poprowadzi. Mam nadzieję też, że Państwo radni sołtysi również włączą się w jak gdyby informowanie gminy o działaniu tych usług i o rezultatach, czy rzeczywiście ta pomoc jest przekazywana. Teraz chciałabym krótko, bardzo jasno i czytelnie przedstawić te wnioski, o których Pan Przewodniczący i Pan Marszałek. Jeżeli chodzi o inicjatywę sołecką, to Pan Radny ma rację, że nie mamy funduszu sołeckiego, ale w mojej ocenie i myślę, że też w ocenie Rady, takie rozdrabnianie pieniędzy jest naprawdę bardzo szkodliwe. Zróbmy raz konkretnie pewne rzeczy. Więc jeżeli robimy, wykonujemy sposobem gospodarczym, co widzieliśmy, remizę w grabarzach i całość na przykład tego remontu będzie kosztowała, nie wiem, 300 tysięcy czy 250 tysięcy. No więc wtedy my wyplanujemy ten udział własny bardzo duży, prawda? Bo my wykonujemy remont budynku, a z inicjatywy sołeckiej staramy się o budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, znaczy osób z niepełnosprawnością. Czyli to jest jakby to 70 tysięcy, to jest to nasze oczekiwanie od. Przepraszam, to nasze oczekiwania od marszałka, ale nasz udział własny to tutaj jest naprawdę znaczący. Jest on bardzo duży. Jeżeli chodzi o inicjatywę antysmogową w ramach marszałkowskiego programu, to jest bardzo piękny program, chcę powiedzieć, inicjatywa antysmogowa. Również trwa na wniosków. Cały czas pracujemy nad tymi wnioskami, bo to jest naprawdę bardzo wymagająca kwestia. Nawet jeżeli się dostaje niedużo, to trzeba opisać i tyle dokumentów złożyć, że to czasami jest to bardzo trudne. I tutaj będziemy się starali dla remizy w Kleśniskach, świetlicy w Kleśniskach, pozyskać to finansowanie maksymalne 250 tysięcy, no ale zobaczymy, jaka będzie ocena wniosku. Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to tak jak Pan Przewodniczący mówił, Lipie, Szyszków, Parzymieny, te trzy wnioski są już chyba złożone i to są jednostki z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i myślę, że tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o samochód dla Szyszkowa, ten samochód lekki, ten ze zbiornikiem 1000 litrów, bo tutaj jest też problem taki, że do tego samochodu wsiądzie kierowca z każdym prawo jazdy, prawda? A tam już trzeba mieć uprawnienia. Więc to jest też takie bardzo wygodne i daje też duże poczucie jakby bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Jeżeli chodzi o powiat, to jednostka, tak jak mówiłam wcześniej, Rębielice, Danków i Lindów. To wsparcie damy Państwu 4000 zł. Przystępujemy do dwóch marszałkowskich też egzekwo projektów parasolowych, czyli te magazyny energii w ramach odnawialnych źródeł energii.
i projekty, które są inicjowane przez społeczności energetyczne, przez tak zwane klastry energii. Również do Marszałkowa w ramach RPO złożymy wniosek o budowę kanalizacji do 3 700 000. Mamy już pozytywnie oceniony wniosek na prawie 500 000 cyberbezpieczny samorząd, ale czekamy na podpisanie umowy nadal, bo nie ma tej umowy. Czekamy również na ogłoszenie konkursu do wojewody. Jest tam, to jest ten konkurs dróg samorządowych, chyba jakoś tak się nazywa. I tam już mamy dokumentację techniczną, wypracowaną w całości droga Czereśniowa, Dworska, Stawowa, Wiśniowa, 80% kosztów, udział własny mamy w budżecie gminy na rok 2024. Do Ministerstwa Edukacji mamy przygotowane wnioski posiłek w szkole, w domu, moduł pierwszy i drugi i moduł trzeci na doposażenie stołówek i jadalni. Mamy w Urzędzie Marszałkowskim złożone wnioski edukacja włączająca w gminie Lipie, bliżej rodziny i dziecka, to są z tego Europejskiego Funduszu Społecznego, poprawa dostępności usług społecznych dla najbardziej potrzebujących, to jest również Urząd Marszałkowski, oraz chcemy być organizacją wspomagającą w takim olbrzymim projekcie, bardzo ciekawym zresztą, Śląski Senior, jest to wsparcie i aktywizacja. Złożyliśmy akces, tutaj pani dyrektor MOKOPS-u już taki wniosek złożyła. I chcieliby, bo to jest też bez udziału własnego, to jest bardzo korzystne dla gminy Lipie, chcielibyśmy być właśnie partnerami w ramach województwa śląskiego. Widzicie państwo, ile tych projektów z województwa śląskiego jest. Ile możliwości jest. My żadnej możliwości tutaj nie zaprzepaścimy, czy staramy się, czy otrzymamy środki. Nie wiem, bo to naprawdę zależy od oceny, od ofert, które będą składać inne gminy. I ostatnia kwestia dotyczy boiska w Parzymiechach. Nie wiem, mam nadzieję, że teraz już stoimy w Tygodnia. Może chociaż ktoś będzie mógł nam wytłumaczyć, dlaczego tego dofinansowania żeśmy nie otrzymali. Nie będzie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, dzięki odprawom emerytalnym nauczycieli, nad godziną po prostu gmina wypracowała stosowną średnią, więc nauczycieli nie będzie. Także dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2023 rok nie będzie. Krótko, jeżeli chodzi o odświeżanie, to chciałam zwrócić uwagę tak na przyszłość. Nie może żaden sołtys, żaden radny dzwonić do firmy, która odśnieża i powiedzieć: jedź na ulicę taką i taką, odśnieżaj to wszystko. To nie może tak być. Jest jedna osoba odpowiedzialna, jest to pan Mateusz. On decyduje, ale on odpowiada za faktury również. Więc tak to działa już od chyba 2 lat czy 3, no i to się sprawdza. A sprawdza się dlatego, że od listopada do stycznia łącznie za odśnieżanie wydaliśmy 125 773 zł. Za samo odśnieżanie 103 000, w listopadzie 15 700, w grudniu 28 600, ale w styczniu prawie 60 000. I te kilka dni w styczniu zrobiły swoje. Pozostałe to są tam niewielkie koszty, jeżeli chodzi o sól i piasek. Kilka zdań powiem na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego. Dziękuję bardzo Radzie Gminy za to, że wyraziła zgodę na organizację publicznego transportu zbiorowego. I powiem krótko, za 2023 rok koszty tego transportu dowóz dzieci do szkół, w tym kosztowały 500 000 zł.
z funduszu otrzymaliśmy 324 900. Od gminy to 176 000. Więc tutaj jakby no te kwoty mówią same za siebie. Szanowni Państwo, już wspominałam wcześniej na temat zmiany podejścia do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. I mówiłam o procentach, o tym, że jeszcze nam brakuje do 2027 osiągnięcia tego współczynnika skanalizowania aglomeracji. Mam nadzieję, że regionalny program operacyjny ruszy i że te środki na te kanalizacje będziemy mogli pozyskać, ale bo kanalizację musimy wykonać jeszcze w mniejszych miejscowościach, więc jakby kolejny etap to Stanisławów, Limbów, Julianów i ta część do osiedla Papienników, Zbrojewsko na Tolim, ulica Głęboka, Parzymienny, Papiennik, a być może i Rozalim i Troninem. Szanowni Państwo, gmina złożyła pismo do Generalnej Dyrekcji w sprawie zalewania drogi krajowej i przyległych działek. Muszę powiedzieć, że współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych układa się naprawdę bardzo dobrze i chciałabym panu dyrektorowi bardzo podziękować, ale też myślę, że da się zaprosić na sesję, żebyśmy to mogli zrobić wspólnie. Również złożyliśmy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie organizacji ruchu w Reklisach Ślareckich, ale okazuje się, że pan radny jeszcze ma jeden wniosek, żeby to jednak nie czasowo, tylko po prostu uwzględnić na czas budowy kanalizacji. Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować. I teraz chciałabym podziękować księdzu biskupowi Wacławowi Dębu i naszemu księdzu proboszczowi Henrykowi Dusza za to, że wyrazili zgodę, wczoraj taka informacja otrzymałam od księdza Duszy, że przekażą nam, że kuria wyraziła zgodę i parafia Danków przekaże społeczności Dankowa tą działkę za remizą, żebyśmy mogli zbudować pracę. Ale to jest dopiero początek, bo to jest na razie przekazanie. Teraz trzeba to zrobić notarialnie, bo musi być to własność gminy, więc następny fundusz sołecki, myślę, to będzie należał dopiero do Dankowa. Bardzo dziękuję i takie podziękowania również prześlemy na piśmie. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować zespołowi Czeremcha, który reprezentował gminę Lipie w powiatowym przeglądzie kolęd i pastorały, w którym pan przewodniczący również uczestniczył. No, występ, ja byłam zachwycona po prostu, no co tu dużo mówić. Poziom był bardzo wysoki, no zespół w ogóle bardzo świetnie się prezentuje. Chciałabym pogratulować wszystkim szkołom, wszystkim bez wyjątku, przepięknych jasery. Ale szczególne tutaj jakby podziękowanie i gratulacje no są do szkoły w Lipiu, bo w tych jaserkach uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, dyrektor i rodzice. To był taki ewenement, naprawdę wspaniałe widowisko i ono zakończyło się drugim miejscem w ogólnopolskim przeglądzie zespołów teatralnych w Ręczyckiej Jasełka 2024. Gratuluję serdecznie. Również bardzo dziękuję dyrektorom szkół za zaproszenie na zebrania, na spotkania z rodzicami. Uczestniczyłam w Parzymiechach, w Lipiu i w Lindowie na spotkaniu. Na Jasełkach byłam we wszystkich szkołach. I cieszę się, że mogłam też przedstawić jakby działania i problemy dotyczące wyłącznie oświaty. Gratuluję jednostce OSP Zbrojewsko, które uzyskało certyfikat ekologicznej jednostki. No jestem pod wrażeniem, w ogóle nie wiem.
Gratuluję naszemu chórowi pasjonata, który podczas 9. Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastoratek Błazeń zdobył drugie miejsce. To jest niesamowite osiągnięcie i myślę, że nie tylko ja, ale Państwo też jesteście dumni z naszego chóru pasjonata. I również chcę pogratulować jednostce z Teripie, które najprawdopodobniej w poniedziałek już otrzyma nowy samochód, drugi samochód lekki ze zbiornikiem 1000 litrów wody. Jeżeli chodzi o uchwały, nie ma zastrzeżeń. Myślę, że bardzo prawnie wojewody nie wniósł tutaj żadnych, więc wszystkie uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję za możliwość wystąpienia. Chętnie odpowiem na wszystkie jakieś pytania i wątpliwości, które były w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wójt za obszerną informację z pracy za okres od 22 grudnia do 8 lutego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. I ogłaszam 10 przerwę. Puściński Puszczyk. Uchwała nr 477 Rady Gminy Lipiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu głogowskiego. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Lipie udziela pomocy finansowej powiatowi głogowskiemu w wysokości 2,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i opieki osób nietrzeźwych z terenu Gminy Lipie w Izbie Wytrzeźwych. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2024 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem głogowskim a gminą Lipie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Szczygowski Zbigniew za. Kilian Andrzej. Klimaszewski Mirosław. Kozara Rysza. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 10 obecnych 10 za. Uchwała nr 478 Rady Gminy Lipiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu głogowskiego. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Lipie udziela pomocy finansowej powiatowi głogowskiemu w wysokości 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy w Krzepicach. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2024 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem głogowskim a gminą Lipie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztofski Zbigniew za. Kilan Andrzej. Za. Imaszewski Jarosław. Za. Kotala Ryszard. Za. Kuc Ewa. Za. Mączka Janusz. Za. Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 10 obecnych 10 za. Uchwała nr 479 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy na 2025 rok. Na podstawie odpowiedniej wykładki prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy na 2025 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Kilian Andrzej. Kilian Andrzej. Klimaszewski Mirosław. Kotala Ryszard.
Kuc Ewa, Mączka Janusza, Pawelec Dawid, a nie, Podgórska Alicja, Szczepanie Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na dziesięciu radnych, 7 za, 3 przeciw. Uchwała nr 480 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zasady przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lipie oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Sprzedaż, o której mowa w paragrafie pierwszym, może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w razie jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji celów publicznych określonych w artykule 6 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z postanowieniami umowy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste lub zgodne z decyzją lub innym dokumentem lub przepisem prawa, na podstawie którego grunt został oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec gminy Lipie w stosunku do nieruchomości gruntowej objętej sprzedaży. Z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Paragraf trzeci. Cena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży ustala się w sposób określony w artykule 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego ustala się w wysokości wartości prawa własności nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się gruntowi gminy Lipie. Pani Ania Kondacka, proszę. To jest pani Rada, która jest w punkcie trzecim. Ja nie słucham. To jest pani Rada czytała w paragrafie drugim punkt 3 a opłaty roczne z tego użytkowania wieczystego aby dostosowywać się na ostatniej komisji. Tutaj na rzutniku jest wersja już bez opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. A to jest ta komisja. Nie chcę sprawdzić, czy tak trzeba nie wysyłać. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztofski Zbigniew za, Kilan Andrzej, Cimaszewski Mirosław, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepanie Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak na 10 obrad, 10 za. Uchwała nr 481 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Ponieważ ta ustawa jest bardzo obszerna, Państwo radni mieli okazję się z nią zapoznać i przeczytać, to ja przeczytam tylko odpowiednie sentencje. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów, obręb Albertów, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie. Ustęp drugi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszary położone w granicach wyznaczonych w uchwale nr 59 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Albertowi. Ustęp trzeci.
granice obszarów objętych planem określono na rysunku planu. W paragrafie 11 określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty określonej w artykule 36 4 ustawy pobieranej przez wójta gminy Lipiec w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu w wysokości 20%. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 13. Rada gminy Lipiec przyjmuje do wiadomości brak złożenia uwag do projektu niniejszej uchwały wyłożonej do publicznego zdrowiu. Paragraf 14. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipiec. I paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 40 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Kilian Andrzej? Tak. Mimaszewski Jarosław? Tak. Totala Ryszard? Tak. Kuc Ewa? Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 10 obecnych 10 za. Uchwała nr 482 Rady Gminy Lipiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o powierzchni podanej stanowiącej część działki nr 333 łamanym przez 57 położonej w obrębie ewidencyjnym Paszewiewy, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą numer CZ2C łamane przez 000 22778 łamane przez 3 na czas określony dłuższy niż 3 lata. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Kilian Andrzej. Tymaszewski Jarosław. Kotala Ryszard. Kuć Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz, Woźniak Piotr, na 10 obecnych 10. Uchwała nr 483 Rady Gminy Lipiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności gruntu w Rozalinie. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie gruntu o powierzchni 0,0140 hektara stanowiącego część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalin, oznaczonej jako działka nr 30 łamane przez 1, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, prowadzi księgę wieczystą nr CZZ2C łamane przez 000 34449 łamane przez 5 w celu poszerzenia pasa drogowego. Paragraf 2. Wyraża się zgodę na nabycie gruntu o powierzchni 0,0600 ha stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalin, oznaczonej jako działka nr 30 łamane przez 3. Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZZ2C łamane przez 000 503 46 łamane przez 1 w celu poszerzenia pasa drogowego. Paragraf 3. Wyraża się zgodę na nabycie gruntu o powierzchni 0,1530 ha stanowiącego część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalin, oznaczonej jako działka nr 30/4, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZZ2C łamane przez 000 502 32 łamane przez 9 w celu poszerzenia pasa drogowego. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Kilian Andrzej. Tak. Mimaszewski Mirosław. Tak. Kotala Ryszard. Tak. Kuc Ewa. Tak. Mączka Janusz. Tak. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Tak. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Tak. Na 10 obecnych 10 za.
Uchwała nr 484 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Lipie z urzędnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na obciążenie z urzędnością przesyłu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 249 łamane przez 6 położona w obrębie ewidencyjnym Zimnowoda, stanowiący własność gminy Lipie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, prowadzi księgę wieczystą numer CZZ2C łamane przez 000247-41-9 na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na czas nieokreślony. Służebność przesyłu dotyczyć będzie ograniczenia sposobu użytkowania gruntu o powierzchni 20 m2 w celu budowy kontenerowej stacji transformacyjnej 15/04K5 oraz gruntu o powierzchni 90 m2 pod istniejącą na powierzchnią linię niskiego napięcia wraz z dwoma stanowiskami słupowymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wysokowski, Zbigniew, za. Ilan Andrzej, Dzimaszewski, Mirosław. Dzimaszewski, Mirosław. Kotala Ryszard. Kuć Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Biur. Na 10 obecnych, 10 za. Pani prawie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do czytania kolejnej uchwały nr 485 chciałabym zawnioskować o zmianę paragrafu drugiego, gdzie w projekcie jest zapisane wykonanie uchwały powierza się kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej w Lipiu. Proponuję, aby ten zapis zastąpić wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Nadzór prawny preferuje takie zapisy i zdarzają się przypadki, kiedy w innych przypadkach po prostu neguje zapisy, kiedy uchwała powierza się gminy podjęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o uchwałę z tą zmianą. Uchwała numer 485 Rady Gminy Lipie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru zakresu i sposobu rozliczania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Wieszczykowski Zbigniew za. Ilan Andrzej. Tymoszewski Mirosław. Kotala Ryszard. Kuć Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 10 za. Uchwała nr 486 Rady Gminy Lipie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2034 ujętych w załączniku nr 1 i nr 2 uchwały nr 70. 2 łamane przez 467 przez 2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipie na lata 2023-2033 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treść objaśnień otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wysokowski Zbigniew za. Ilan Andrzej. Dzimaszewski Mirosław. Kotala Ryszard. Kuć Ewa. Mączka Janusz.
Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr, na 10 obecnych 10 stan. Uchwała nr 487 Rady Gminy Lipiec z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok, jak następuje. Bardzo proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Tak, dokonujemy zmian w dochodach i wydatkach budżetu na rok 2024 i tak. W dziale 010 w dochodach zwiększamy tą kwotę 3,5 miliona dotacji celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie budowy kanalizacji w miejscowości Albertów. To są środki, które były zapisane na rok 2023, ale z uwagi na warunki pogodowe, że zadanie przesunęło się i zostało wyfakturowane w roku 2024, więc płatność jest w roku 2024 i środki z roku 2023 przesuwane na rok 2024. I tak samo jest z zadaniem budowa kanalizacji w rejonie ulicach Szlacheckich i Szyszkowie. I w związku z tym zwiększamy dochody o 3 miliony na zadanie budowa kanalizacji w Albertowie i o 4,037,500 na budowę kanalizacji w miejscowości Rębice Szacheckiej Szyszków. Zmniejszamy kwotę 6 milionów na zadanie modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie, dlatego że zadanie to będzie mamy wpisane na rok 2024. A będzie ogłoszony przetarg i płatności na to zadanie będą rozpisane na rok 2024, 5 i 6. Na rok 2024 zostaje 100 tysięcy, dochody i wydatki są wpisane na rok 2025 i 6. Z uwagi, że tak będzie realizowane to zadanie i tak będzie rozpisany przetarg. I w związku ze zmianami w tych dochodach, w takich samych kwotach plus wkład własny są zwiększane wydatki. Są zwiększane wydatki, tych samych działań. Więc na budowę kanalizacji w miejscowości Albertów zwiększamy kwotę 3 miliony 600, to jest 3 miliony 500 z dotacji plus 100 tysięcy wkład własny. 6 milionów 200 zmniejszamy modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie, to jest 6 milionów Polski Ład 200 tysięcy wkład własny. I budowa kanalizacji na ulicy Szlacheckiej Szyszków 4 miliony 137 500. To jest 4 miliony 37 500 dotacja z Polskiego Ładu plus 100 tysięcy wkład własny. Poza tym przesuwamy z zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rozalich Małków w gminie Lipie kwoty 72 tysiące. Na zadania 32 tysiące na zadanie magazyny energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji OZE, to są projekty parasolowe na dokumentację i 40 tysięcy na działania inwestycyjne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja D2.2 instalacja OZE, też dokumentacja. Przesuwamy tam kwotę z uwagi na to, że dokumentacja na to zadanie będzie robiona dopiero w drugiej połowie tego roku i będziemy składać na samym, tak jak pani wcześniej wspominała już, na początku 2025 roku będziemy składać tą drogę do FOGR-u. Z tej uwagi, że w tym roku chcemy wykupić nurty i wykonać dokumentację. I to są wszystkie zmiany, jeżeli są jakieś pytania, to nie ma pytań, dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Dźwignie za. Ilan Andrzej. Mimaszewski Wirosław. Kotana Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 10 obecnych. 10 za. Dziękuję pani przewodniczącej komisji uchwały wniosku za odczytanie uchwał i teraz mamy wnioski o wybieranych sołtysów, bardzo proszę, jeżeli takie są. Proszę. Ja chciałam zgłosić taką rzecz. Ponieważ jest dość duży ruch
bardzo ciężkiego zaboru, przejeżdżających obok naszej szkoły w Wilniu. Miałabym taki wniosek, żeby zwrócić się do policji, ponieważ rodzice się skarżą, że ciężko czasami przejść, boją się przejść tymi małymi dziećmi przez drogę. Samochody nie przestrzegają prędkości zupełnie z tej górki, ja wręcz rodzicy. I to są osoby, które tutaj myślę, że jeżdżą często do naszego parku zakładu. I nawet byłam świadkiem takiej sytuacji, że uczyliśmy z panią policjantką przechodzenia przez jezdnię i z panią żeśmy przechodzili, a ona z nią zjechał samochód. Czy w ogóle nie zwracają uwagi, co się tutaj dzieje, bo żeby, nie wiem, jakiś patrol czy poobserwować trochę, no bo dojdzie do nieszczęścia, ponieważ naprawdę mało się uwagi zwraca na to, z jaką prędkością te samochody tu przejeżdżają. I to zarówno nasi lokalni mieszkańcy, jak i też osoby z obcymi rejestracjami. Dziękuję bardzo. Radny Woźny. Ja chciałem tutaj podziękować koleżankom, kolegom radnym za akceptację tej uchwały o wykupie tych gruntów na Rozali. Myślę, że mieszkańcy Rozali na tym będą wdzięczni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem zgłosić uszkodzenie progów na odcinku drogi Grabarze Giętkowizna na Kołobrażu Cińskiego. Tam zostały już dwa kawałki z tego progu. I o dowieszenie dwóch lat na ostatnich dwóch słupach, tam właśnie w tym lasku między końcówką Grabarzy a przedramcem Zagata. Tam w takim lasku nie ma tych dwóch lat. A jeżeli chodzi o ten próg, tak przepraszam najmocniej, to są tylko dwie części zamiast trzy, tak? Powinno być pięć, są tylko dwie. No to ktoś już nas łąkę. Bo notorycznie teraz czytam właśnie, że znikają te progi, te metalowe po prostu, bo to jest podobno bardzo takie chodliwe i ciekawe, jeżeli chodzi o sprzedaż, zło. W ogóle trzeba się zastanowić, czy czasem z kostki drugowej, żeby nie zbudować takich prog zwalniających, bo po prostu ja widzę, że to ginie przez kostki. Z kostki robią, dużo z kostki. Metalowe. I to z kim było ginie. No, ale to jest. Bo na osiedlach miasta to wszędzie z kostki robią. Tak, z kostki, no wtedy no jest to utrudnienie, ale po prostu no przynajmniej tego nikt nie wywiezie gdzieś tam do sprzedaży. Pani radna kursy. Ja wczoraj informowałam panią Olę Kowalską z Urbanu, na osiedlu, przynajmniej na ulicy Typowej, bardzo długo świecą się lampy. Godzina 11, a one jeszcze się świecą. A teraz mam okazję zaobserwować, bo software jestem w domu. Więc to znaczy pani Ola wyjątkowa sytuacja. Na bieżąco zgłasza do tego problemu. Słuchajcie państwo, ale no mamy, mieliśmy zaproszenie. To tak nieładnie właściwie firma, jeżeli nas słuchają, no to nas słyszą. Ale to jest bardzo nieładne, jeżeli w taki sposób podchodzimy do klienta. Pani Sławka Zerdalina. Ja chciałam też dołączyć się do podziękowań. Ja głośno mówię, to może być do podziękowań za tą uchwałę. Będzie druga Rozalina, ogromnie się cieszę i myślę, że mieszkańcy też się będą cieszyć. Będzie służyła przyszłym pokoleniom, nie tylko nam, ale tych, co będą jeszcze później. Także dziękuję i będziemy czekać na realizację tej drogi. Dziękuję bardzo radnemu Woźniakowi. Ja myślę, że trzeba to tam odsłonić. Fajnie, bo on to zabiegał bardzo. Pani Sądy, ja też chciałam podziękować w imieniu mieszkańców, pani wójki, tutaj pracownikom za pomoc w uzyskaniu tego placu od proboszcza, chociaż proboszcz też się przywiedził do tego, bo i było zebranie Rady Parafialnej, także Rada Parafialna nam też wyraziła zgodę. No i chciałam w imieniu za to podziękować. I myślę, że ten plac za Pan może niedługo powstanie dla tych dzieci. Jeszcze się chciałam zapytać, jak jest z pracami w naszej rewizie dla tych kobiet z tym pokojem. No, dla nas wszystkiego nie zrobimy. Przepraszam najmocniej, ale myśmy dopiero wyszli w tamtym roku z Dankowa, prawda? Więc proszę pamiętać, że są jeszcze inne miejscowości. Na pewno jest taki plan, i on jest, i na pewno to powstanie, no ale jeszcze nie teraz.
No bo dziewczyny mówią, że były rok temu, a pani nie reaguje. No, reaguje, tylko nie mogę, no, no ja jestem tylko w jednej osobie. Ja rozumiem. Także proszę jeszcze cierpliwie czekać. A ja myślę, że my złożymy takie podziękowanie i księdzu biskupowi, i księdzu proboszczowi. Myślę, że będzie okazja co do tego. Także... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze sobie radny Kotala? Ja jeszcze się chciałem odnieść się do tego dało, bo oni po prostu już lekceważą mieszkańców. Powinni być zadowoleni, bo część, większa część normalnie sumów przesyłowych normalnie jest na działkach prywatnych. Oni nie płacą za przesył, za nic. I mieszkaniec płaci w podatku, a oni normalnie jakby za darmo. To powinni normalnie jakoś to współpracować z mieszkańcami i na takie zgłoszenia. Drugi raz, no my to za to światło płacimy. Nie świecą, lampy nie świecą. Rano widno, lampy świecą. No to komu to jest potrzebne? Ale proszę to... wierzyć, że naprawdę my to zgłaszamy. No ja rozumiem, ja też osobiście zgłaszałem. Do dzisiejszego dnia nie ma oceny. Nie osobiście dzwoniłem do Tauronu. No i to jakby po prostu powietrze. Dziękuję bardzo. To znaczy, panie przewodniczący, jeżeli to będzie możliwe, to ja bym prosiła jeszcze o jedną sesję Rady Gminy, jeżeli to będzie możliwe w marcu. No i chciałabym przypomnieć pani sołtys Rozalina, że czekamy tutaj na pochezję. Bo mówiła i obiecała pani nam, że wygłosi pani wiersz. Tak, że to będzie fantastyczna poezja na temat funkcjonowania Rady Gminy, myślę, nas wszystkich, czego pokażę i nawet się obrażeni, gdyby nie było tak świeżo, to jest możliwe, to tak troszkę humorystycznie i jeżeli państwo by się też zechcieli, to może byśmy sobie zrobili jakieś jedno wspólne zdjęcie, bo jest tak w tradycji też, prawda, że jednak to zdjęcie Rady Gminy to wspólny jest, także zachęcam, zapraszam, kto będzie chciał oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Jeżeli nie ma, to zamykam 73. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo wszystkim za wszystkie wypowiedzi.